Od 3 lat już, jak poruszam tematy dotyczące edukacji i kultury w Polsce na tym kanale, boże, to już 3 lata, stroniłem od polityki. I całkiem celowo, ponieważ uważam, że agitacja polityczna nie ma najmniejszego sensu w sytuacji, gdy rozmawiamy o sprawach, które są całkowicie ponadpolityczne. I dlatego dzisiaj będzie materiał polityczny, ponieważ tak się składa, że zbliżają się wybory, jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, w jaki sposób ten kanał będzie dokonywał synergii z wyborami, więc to jest pierwszy taki eksperyment. I w ramach tych wyborów nie będę mówić o polityce, tylko raczej sprzedam wam sposób, jaki sam praktykuję i moja rodzina praktykuje od lat, który sprzyja podejmowaniu właściwej decyzji, którą partię wybrać. Mianowicie sposób jest bardzo prosty. Patrzycie na interesy swojej grupy zawodowej i własne. W przypadku moim, w dużej części mojej rodziny, interesy zawodowe są oczywiste. Chodzi o nauczycieli oraz nauczycieli akademickich, no i sprawy edukacji są tym samym dla nas wszystkich istotne. Mógłbym oczywiście w tym momencie zrobić wybieg retoryczny i powiedzieć, dla nas wszystkich edukacja powinna być najistotniejsza, ponieważ to wszystko z niej wynika, no ale jak wiadomo, jeżeli ktoś jest młotkiem, to będzie wynajdywał same gwoździe, więc i taki zarzut mnie można byłoby poczynić. Dlatego też potraktujcie to jako sposób do wdrożenia w odniesieniu do swojej sytuacji, swojej dziedziny zawodowej. Jeśli w trosce leżą wam sprawy edukacji i kultury w Polsce, to zapraszam do tego materiału, ponieważ dla was przyryje się teraz przez programy wszystkich kandydujących najistotniejszych partii politycznych. Nie zajmuję się jakąś drobnicą partyjną, interesowały mnie te ugrupowania, które mają powiedzmy dwucyfrowe wyniki i prognozowane. I sprawdzimy, co też politycy światli mówią na temat edukacji. Dla mnie to jest szczególnie interesujące z tego względu, że przez to, że sam jestem praktykiem i że zajmuję się tym także w tym wymiarze, że rozmawiam z ludźmi reformującymi edukację, rozmawiam z uczniami, z studentami. No, uważam się za człowieka, który jest względnie na bieżąco i z dużym zainteresowaniem przypatruję się propozycjom różnych polityków, jak uzdrowić polską edukację. Swoje własne poglądy wyrażałem na tym kanale i nie będzie dla nikogo zaskoczeniem to, że właśnie te propozycje bym traktował jako zmierzające ku dobrostanu polskiej edukacji, raczej niż odwrotnie. Co więcej, propozycje te leżą w obszarze obecnie funkcjonującego prawa oświatowego, o czym był film dotyczący działalności Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Bardzo wam to polecam jako uzupełnienie tego materiału i także tło mojego poglądu i tezy, zgodnie z którą nie potrzebujemy reformy oświaty, żeby w Polsce było lepiej. Jednak politycy uważają, że takiej reformy potrzebujemy. Startujemy, moi drodzy, od Koalicji Obywatelskiej i programu tak zwanych 100 konkretów. Program ten jest bardzo lapidarnie sformułowany, ponieważ jeżeli chodzi o edukację, to moi drodzy, mamy tych konkretów tyle. Jest ich niewiele. Szczerze powiedziawszy, od razu sprawdziłem, czy przypadkiem w programie w wersji PDF nie ma tego więcej, ale no, niestety martwię wszystkich. Wygląda to dokładnie tak samo. To znaczy dalej są te śmieszne ikonki udostępnienia, które w żaden sposób nie działają i lakoniczne wypowiedzi polityków dotyczące tego, co uważają za istotne dla polskiej edukacji. No to startujemy w takim razie. Podniesienie wynagrodzenia dla nauczycieli o co najmniej 30%. Nie wiadomo, czy chodzi o nauczycieli stażowych, czy mianowanych, czy akademickich. Nieważne, tak? Masz głosować i nie pytać. To jest podniesienie wynagrodzeń, tyle wiemy. Nie mniej niż 1500 zł brutto, czyli chodzi o 1000 netto, więc możemy to potraktować jako podwyżkę inflacyjną. Mój szybki przepis dotyczący podwyżek. Wszystkie patologie, które komentowałem na tym kanale od lat 3, są również w środowisku akademickim. To znaczy te same błędy, które robią nauczyciele, jak na przykład niezgodne z prawem wyciąganie średniej arytmetycznej albo zamienianie oceniania kształtującego, czyli feedbacku na wpisywanie cyferek, są też na uczelniach. W związku z powyższym teza, zgodnie z którą podniesienie wynagrodzeń dla nauczycieli automatycznie przełoży się na likwidację tych patologii, jest mylna z tego względu, że nauczyciele akademicy średnio zarabiają 2 razy więcej od nauczycieli w szkołach, a jednak popełniają te same błędy i jednak studenci cierpią z dokładnie tych samych powodów, co uczniowie, mimo że są jeszcze bardziej pełnoletni, to i tak dotykają ich różnego rodzaju restrykcje, więc
Osobiście nie jestem zwolennikiem tezy, zgodnie z którą podwyższenie jakichkolwiek świadczeń dla nauczycieli spowoduje od razu zmiany w edukacji, natomiast oczywiście powinno to być realizowane dla wszystkich zawodów w budżetówce. To podwyżki są jasne i nie uważam, żeby to był jakiś program polityczny czy program zmiany konkretnej. To po prostu jest coś, co moim zdaniem nie ma nic wspólnego z edukacją jako taką. Jasna sprawa, że wynagrodzenia dla nauczycieli oraz podniesienie świadczeń na naukę, bo to nie jest to samo, oczywiście przełożą się automatycznie na to, że będziemy mieli lepszej jakości tą rzecz naukę. To jest absolutnie bezdyskusyjne. Natomiast nie jest to postulat polityczny, to jest postulat zdroworozsądkowy, ekonomiczny, dotyczący w ogóle stanu budżetu państwa, natomiast absolutnie nie mający nic wspólnego z edukacją. Odpolitycznimy szkoły, drugi postulat, natychmiast wycofamy przedmiot HIT, wprowadzimy praktyczne, a nie ideologiczne podstawy programowe i podręczniki tworzone i zatwierdzone przez ekspertów i nauczycieli praktyków w Komisji Edukacji Narodowej. Dwa problemy. Po pierwsze, jeżeli mówimy o odpolitycznianiu, to w takim razie następna partia, która będzie potencjalnie po tejżeż koalicji obywatelskiej rządzić, stwierdzi, no to my w takim razie odpolitycznimy i wycofają. No nie wiem, co mogłaby Platforma wprowadzić do szkół, szczerze powiedziawszy, i jaki przedmiot, ale on zostanie teraz wycofany w ramach odpolityczniania. Rozumiecie, że to jest błędne koło. Niestety tak było w ciągu ostatnich nastu czy kilkudziesięciu nawet lat z listą lektur, że jedna ekipa wycofywała Gombrowicza, a druga wycofywała Jana Pawła II. I tak się wymieniali, nic się nie zmieniało w efekcie, ponieważ wszyscy się nawzajem odpolitycznili. Druga rzecz, jeżeli chodzi o likwidację przedmiotów nadmiarowych, jak najbardziej słuszne, natomiast wpisywanie nazwy konkretnego przedmiotu do programu jest mega krótkowzroczne, raczej należałoby powiedzieć o reformie w ogóle jako takiego nauczania historycznego. Ta ostatnia kwestia to znaczy utworzenie kolejnej komisji. No to jest problem, tak? To znaczy, kto będzie do tej komisji przyjmowany? Nauczyciele, praktycy, eksperci? Aha, już widzę, jak oni będą bezstronni. To jest utworzenie kolejnego ciała, w którym będzie można przy kolejnej rotacji partii z łatwością obsadzić swoich. Skąd to wiem? Szybka lekcja historii najnowszej. Mianowicie, pewnie słyszeliście, zresztą był na ten temat film w serii Dla Każdego Coś Przykrego na tym kanale, dotyczący punkcików, jak to minister nauki i szkolnictwa wyższego obecny dosypywał rzeczonych punktów czasopismom teologicznym. Dlaczego mógł dosypać? No nie dlatego, że wprowadził taką ustawę, ponieważ wszystkie jego ustawy zostały uwalone przez jego własne ugrupowanie polityczne, co jest swoją drogą bardzo zabawne, tylko dlatego, że ktoś wcześniej wprowadził taką ustawę. Konkretnie minister Barbara Kudrycka, a za nią minister Lena Kolarska-Bobińska. One obydwie odpowiadają za wprowadzenie takich, a nie innych punktacji, parametryzacji czasopism naukowych i stworzenie mechanizmów, zgodnie z którymi możemy w ciągu 24 godzin zmienić czasopismo nienaukowe, które w ogóle nie jest uwzględniane przez ministerstwo, w ten sposób dosypawszy mu obiektywnych punkcików w prestiżowe czasopismo naukowe. Została stworzona ścieżka, która sprzyja patologiom. Powstanie tego rodzaju komisji, to znaczy w zasadzie wskrzeszenie Komisji Edukacji Narodowej, jest również okazją dla kolejnych ugrupowań, które nie będą miały, załóżmy, wspaniałomyślnych intencji, do tego, żeby wprowadzić kolejne nadużycia i następną instytucję publiczną zagospodarować swoimi, którzy będą następnie w stanie w 24 godziny spływać na zmiany programowe w szkołach. To jest nieprawdopodobnie niebezpieczny postulat, kretyński, krótkowzroczny i bardzo typowy swoją drogą dla tego ugrupowania. Następnie uwolnimy nasze dzieci od ciężkich plecaków. No to nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że będę także za tym. Tak, w każdej szkole powinny być indywidualne szafki dla dzieci, ale myślę sobie, że to jest postulat, który raczej powinni podnosić samorządowcy, bo to brzmi bardzo dziwnie, detalicznie i szczegółowo, jak na program partii politycznej. Przypominam, program partii politycznej dotyczący siedmiu postulatów, więc wśród nich jest jeden dotyczący ciężkich plecaków. Następnie, proces przechodzenia polskiej edukacji na system jednozmianowy, jak najbardziej uzasadniony wobec faktu, który też podnosiliśmy wiele razy na tym kanale, i w rozmowach, w komentarzach, mianowicie, że jest zdecydowanie za dużo godzin. Więc to jest dobra propozycja, żeby rzeczywiście wszystkie szkoły podstawowe działały w takim systemie, tylko nie wiem, dlaczego tylko szkoły podstawowe. To mnie troszeczkę niepokoi. Likwidacja prac domowych w szkołach, znowu podstawowych, zwróćmy na to uwagę. Prowadzimy ofertę szerokich, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkole, przeznaczymy dodatkowe pieniądze na zajęcia rozwijające zdolności uczniów, wyrównujące szanse sport. Nie aktywność fizyczną, moi drodzy, nie przesłyszeliście. Oczywiście, że chodzi o sport, ponieważ tak samo jak wprowadzono orliki przy każdej szkole, żeby były boiska, że można było rżnąć w gałę, a nie doinwestowano sal gimnastycznych, tak i teraz będzie trzeba wprowadzić
no nie wiem co po Orlika, może być prowadzone sportowego, może korty tenisowe, a może bieżnie. Tak czy siak wciąż nie widzę postulatów dotyczących wychowania fizycznego w szkołach, bo to ono kuleje i to ono wpływa na podnoszenie naszej sprawności fizycznej, a nie to, że sobie obserwujemy, jak nie wybierają nas do gry, ponieważ wysyłają nas na bramkę, gdzie mamy stać. To nie sprawia, że ludzie, którzy są w gorszej kondycji fizycznej, magicznie będą w lepszej kondycji fizycznej. Natomiast bardzo mnie niepokoi ten postulat cały czas ograniczania zmian do szkół podstawowych. Dlaczego zadania domowe miały być zlikwidowane tylko w szkołach podstawowych? One powinny w ogóle nie występować w żadnych szkołach, ponieważ niczemu nie służą. Przede wszystkim są kretyńskie w dobie sztucznej inteligencji, w dobie korepetycji. Nie można jednocześnie chcieć likwidować korepetycje i zachowywać zadania domowe, ponieważ to jest wewnętrznie sprzeczne. Jedno i drugie będzie temu towarzyszyło. Więc to jest postulat bardzo dziwny i cały czas pokazujący niekonsekwencję programową i także brak odwagi powiedzenia, nie, zadania domowe są niepotrzebne. Jeżeli chodzi o zajęcia wyrównujące i tak dalej w samej szkole, znowu, to też jest trochę schizofreniczne, ponieważ z jednej strony chcemy redukować siatki programowe, z drugiej strony prowadzić zajęcia, które będą szkolne. Raczej by trzeba było doprowadzić do tego, jak dzieje się w krajach skandynawskich, że ludzie o 13 wychodzą ze szkoły i mogą sami w swoim zakresie zadbać o swój ruch, rekreację, odpoczynek, czy cokolwiek innego. Następnie, autonomia uczelni ma być wzmocniona, czy już kończymy dyskusję na temat edukacji. W związku z powyższym edukacji i szkolnictwu ponadpodstawowemu oraz podstawowemu poświęcono w tym programie 5 punktów, z czego jeden dotyczy ciężkich plecaków, a drugi dotyczy hitu. Więc jeżeli chodzi o te rzeczy, które mnie najbardziej interesują potencjalnie, ponieważ jestem zatrudniony w segmencie nauki szkolnictwa wyższego, ma być apolityczność uczelni, a apolityczność uczelni już jest. Na przykład Stowarzyszenie Umarłych Statutów nie może wkroczyć na teren uczelni i powiedzieć, wasz statut jest niezgodny z prawem, ponieważ uczelnie cieszą się autonomią. Nie ma takiej sytuacji, że uczelnie się nie cieszą autonomią. Oczywiście można byłoby znowu złośliwie powiedzieć, że gdyby dokładnie ta partia nie wprowadziła przepisów, zgodnie z którą każda uczelnia, nawet wyższa szkoła dojenia krów w Zabrzu, może zostać uniwersytetem pod warunkiem, że będzie miała możliwość realizowania procedur habilitacyjnych, to właśnie temu ugrupowaniu równocześnie zawdzięczamy to, że powstają szkoły, które mogą być upolitycznione, to znaczy wystarczy, że jakakolwiek grupa wyznaniowa albo jakakolwiek partia polityczna machnie sobie swoją własną szkołę wyższą, prywatną i zyska tego rodzaju uprawnienia i automatycznie będzie upolityczniona. Tego się nie da w żaden sposób uniknąć. Żeby tego uniknąć, wiecie, co by trzeba było zrobić? Zredukować autonomię uczelni. Więc to jest niesamowite. To znaczy, znowu mamy do czynienia z postulatem, który jest wewnętrznie sprzeczny. Nie można jednocześnie wzmocnić autonomii uczelni i zapewnić apolityczności. To znaczy, jedno z drugim jest sprzeczne w tym konkretnym przypadku, jeżeli jakaś uczelnia będzie chciała zyskać uprawnienia habilitacyjne, a wierzcie mi, będzie chciała, w Polsce jest ponad 400 uczelni wyższych, o 300 za dużo, i za moment wszystkie będą uniwersytetami. Ostatnio Akademia Ignatianum Jezuicka zyskała uprawnienia do nazywania siebie uniwersytetem, tak nawiasem mówiąc, co oczywiście bierze się ze snobizmu, ponieważ no, ktoś nie chciałby być tylko w wyższej szkole zatrudniony, trzeba uniwersytet, wtedy ma się ładne grono staje, łańcuchy, to naprawdę jest aż tak płytkie i nic więcej nie chodzi. Wreszcie uzdrowienie mechanizmów ewaluacji nauki i zweryfikowanie wykazu czasopism punktowanych przy poszanowaniu ustawowej roli Komisji Ewaluacji Nauki. Przypominamy, że to jest to właśnie Komisja Ewaluacji Nauki, która została wykorzystana politycznie do tego, żeby dosypywać punktów do czasopism. A kiedy została utworzona? No chyba nie muszę mówić i nikogo nie zdziwię, że właśnie tego rodzaju komisje i tego rodzaju procedury zostały utworzone za rządów Platformy Obywatelskiej i to one doprowadziły do tego, co mamy w tym momencie w nauce, to znaczy do dominacji punktozy ewaluacji, która sprowadza się w dużym skrócie do tego, że wszystkim uczelniom, pracownikom naukowym, czasopismom przypisywane są wartości w punkcikach i algorytmy, które następnie to decydują o rozdystrybuowywaniu pieniędzy. Jest to absolutnie niezgodne z tym, jak funkcjonują uczelnie i przede wszystkim z czym jest zgodne z autonomią uczelni, a zwłaszcza z autonomią środowiska akademickiego, które powinno samo stanowić o sobie i ewaluować się wzajemnie w ramach tego, co funkcjonuje na całym świecie, gdzie nie ma punkcików za artykuły, tylko jest tak zwany peer review, recenzja koleżeńska. Oczywiście są innego rodzaju mechanizmy oceny prestiżu czasopism, jednostek naukowych i tak dalej, natomiast absolutnie nie wygląda to w ten sposób, że można w 24 godziny dosypać punkcików jednym lub odsypać drugim i wcale opieranie całego systemu na tym, że będzie jedna komisja, w której zasiadają jacyś zaufani ludzie, nie jest zbyt dobrym pomysłem, no bo właśnie mogą zasiąść niezaufani i potem będzie ryk. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o postulaty Platformy Obywatelskiej, tudzież Koalicji Obywatelskiej.
jej w nadchodzących wyborach w 2023 roku. W związku z powyższym, 5 przypomnijmy dotyczących szkół i 2 dotyczące uczelni wyższych. Bardzo dużo. Przechodząc dalej, mamy partię rządzącą, której oczywiście dla obiektywizmu również stwierdziłem, że poświęcę trochę czasu, mimo że już wiemy doskonale, w jaki sposób rządzi, jakie ma priorytety. Program oczywiście zgodnie z sposobem działania i funkcjonowania tej partii zaczyna się od ideologicznej preambuły, w której jesteśmy informowani o tym, jakie są problemy cywilizacji. Cywilizacja, jak wiadomo, umiera. Prawo i sprawiedliwość to jest anteumurale Christianitatis, który ma nas obronić przed wszelkim złem. Obiecuje to ostatnia złośliwość. Natomiast zanim o oświecie i zasobach intelektualnych, to tu mnie bardzo zaciekawiła sytuacja, która jest zakamuflowana w dziale dotyczącym sportu. Mianowicie dokładnie tak samo jak Platforma myli wychowanie fizyczne z wychowaniem sportowym, tak samo partia rządząca to robi. Mianowicie chce rozbudowywać infrastrukturę sportową. To jest niesamowite, ponieważ mam wrażenie, że w Polsce infrastruktura sportowa jest 30 razy lepiej rozwinięta niż infrastruktura naukowa. I lekcje wychowania fizycznego mają być wzmocnione za pośrednictwem bonu olimpijskiego, co ma prowadzić do wzrostu poziomu usportowienia. Podkreślmy, poziom usportowienia jest korzystny z perspektywy różnych partii, ponieważ można zrobić igrzyska, można zrobić różnego rodzaju zawody, natomiast absolutnie nie jest korzystny z perspektywy przeciętnej człowieka, który po prostu powinien być w dobrej formie fizycznej, dobrze się odżywiać, natomiast absolutnie nie powinien zostawać sportowcem, ponieważ sportowcami zostają, no niespodzianka, ci, którzy chcą i którzy są przygotowani do stresu i rywalizacji związanej z tym zawodem. No i przede wszystkim także do tego, że w wieku 40-50 lat już muszą myśleć o emeryturze, ponieważ ciało ma taką, a nie inną wydolność. Więc poziom usportowienia wcale nie przepisuje się automatycznie na poziom wzrostu świadomości dotyczącej sprawności fizycznej i przede wszystkim dobrego odżywiania się, zwłaszcza jeżeli będziemy mówili, tak jak partia rządząca, o sporcie wyczynowym. Podkreślmy, wyczynowym, a więc takim, który absolutnie nie jest domeną wszystkich obywateli. I zobaczcie, jakie inwestycje infrastrukturalne są priorytetyzowane. Tutaj zaznaczyłem wszystkie, które mają być prowadzone, natomiast sale gimnastyczne są to w takim odosobnieniu, malutkie, nieważne w ogóle, żebyśmy inwestowali w sale gimnastyczne. Przecież wcale nie jest tak, że ludzie wybierają fitness i sport w postaci, nie wiem, biegania albo chodzenia na siłownię, elektrostymulację mięśni, jeśli kogoś stać. Nie, oczywiście, że wszyscy wybierają sport wyczynowy, to jest, wiecie, wtedy, kiedy wychodzi się z korpo po 8-godzinnej szychcie i przed obiadkiem tuż i jeszcze przed zebraniem dzieciaków ze szkoły, no idzie się na stadion olimpijski i trochę lekkoatletyki wyczynowej, prawda, albo jakiś meczyk koszykówki, no tak minimum ze 2 godzinki ze znajomymi, którzy oczywiście mają na to czas. No, to naturalnie, że tak ludzie nie funkcjonują przeciętnie. Oczywiście, że sport, jak każdy rodzaj gry, może być także rekreacją i przyjemnością, ale tak samo jak gry wideo nie są tym samym, czym e-sport, tak samo gry zespołowe nie są tym samym, co sport. Więc inwestowanie w sport wyczynowy absolutnie nie przekłada się na to, że będziemy mieli nagle wzrost świadomości fizycznej obywateli i spadek na przykład wagi, z którą się zmaga coraz większa liczba ludzi, tak nawiasem mówiąc. Podobnie niepokoi mnie postulat reformy sportu akademickiego, ponieważ WF na sportach i w sport przede wszystkim na uczelniach w ogóle nie powinien funkcjonować w takim wymiarze, w jakim funkcjonuje. Powinna być po prostu karta multisport dla wszystkich studentów i tyle. No i oczywiście dla pracowników naukowych również, bo czemu by nie. A kluby sportowe, akademickie i tego typu rzeczy to jest w ogóle jakieś coś w samym dole listy priorytetów edukacyjnych. No ale właśnie, skoro mówimy o priorytetach edukacyjnych, to po tej właśnie długiej preambule mamy pewnego rodzaju postulaty, którym można się przyjrzeć. Ograniczenie biurokracji szkolnej brzmi jak sensowna rzecz, tak samo jak reforma siatki godzin, natomiast jak zawsze nie dostajemy konkretów, nie wiemy, na czym ma polegać to ograniczenie biurokracji, czym ma się przejawiać, jakie są konkretne działania do wdrożenia, żeby to zredukować, no i też nie wiemy, w jakim kierunku ma być reformowana siatka godzin, bo na przykład może się okazać, że chodzi o większą liczbę godzin. Bardzo mnie bawi również mówienie o korepetycjach jako o patologicznym zjawisku, ponieważ korepetytorzy w Polsce są tymi nauczycielami, którzy wdrażają najbardziej nowoczesne techniki edukacyjne z bardzo prostego powodu. Dostają kogoś do nauczenia w ograniczonym liczbie czasu, mają go przygotować do egzaminu i muszą to robić jak najskuteczniej, bo jeśli nie będą robić tego skutecznie, no to stracą pracę. Dlatego też korepetytorzy, co paradoksalne, bardzo często funkcjonują tak jak bardzo dobrze wykwalifikowani tutorzy akademicy czy tutorzy rozwojowi, którzy dbają o naukę w indywidualnej relacji z uczniem. Więc samo zjawisko nie jest patologiczne,
patologiczne. Patologiczne jest raczej to, że ludzie są zmuszani do tego, żeby brać korepetycje, ponieważ szkoła nie jest w stanie dowieść tego, co ma dowieść i nie jest w stanie przygotować do egzaminów państwowych z tego względu, że no właśnie przeciąża uczniów zadaniami domowymi, kartkówkami, sprawdzianami, liczbą godzin, która jest całkowicie niepotrzebna i nierelewantna do współczesnych czasów. Więc zjawisko jest, ale przyczyna jest tutaj źle zdiagnozowana. Edukacja i szkolnictwo wyższe następnie mają kształcić, no będziecie bardzo zaskoczeni, w duchu wartości właściwych naszej cywilizacji. Pięknie zawsze teoretycy kolonializmu mówią o tym, że to co nasze zawsze jest tym, co jest lepsze od tego, co jest nie nasze, gorsze, zacofane, barbarzyńskie, już barbaros łacińskie oznaczało, a wcześniej greckie, tego kto bełkocze, bo jest tym zagramanicznym. Więc to jest to charakterystyczne myślenie dla ludzi, którzy lubią myśleć o sobie jako tych, którzy się znajdują w centrum wszechświata, więc tutaj wychodzi ten polonocentryzm w programie. Tak samo zresztą to bardzo dobrze widać w tym już znanym sztichworcie o zastąpieniu pedagogiki wstydu pedagogiku dumy. Co ciekawe, ani jedna, ani druga nie występuje w badaniach pedagogicznych, w związku z powyższym jest to postulat nierelewantny dla rozmowy o świecie w Polsce. No i infrastrukturalne są propozycje różnego rodzaju, natomiast nie wiemy w żaden sposób, jak mają się one realizować, znowu co ma być rozbudowywane, a co nie. Mają być natomiast, zupełnie tak jak w przypadku PO, co przypomina nam o tym, że te partie niegdyś miały mieć sojusz, to znaczy popis, zajęcia fakultatywne wszelakiego autoramentu i oczywiście one będą również w szkołach. Zwiększenie dostępności nauczyciela dla ucznia w szkole to także jest postulat występujący w wielu programach partii. Co ciekawe, w tym momencie już jest to zrealizowane, to znaczy są tak zwane godziny czarnkowe, to znaczy nauczyciel ma teoretycznie być godzinę dłużej w szkole dla uczniów. Jak to jest w praktyce, to wiedzą wszyscy uczniowie. I oczywiście mają być już tego rodzaju zajęcia dodatkowe i tak dalej, i tak dalej. Nie wiemy jakie, nie wiemy jak to ma być zrealizowane, czy znowu to będzie robione przez samorządy. Te, na które stać, to będą miały więcej zajęć dodatkowych, te, na które nie stać, to nie będą miały, tego nie wiemy. Ale hitem absolutnym, nomen omen, jest program odrabiania prac domowych w klasach 1-3 wyłącznie na zajęciach pozalekcyjnych. Czyli nie dość, że prace domowe nie będą zlikwidowane, to jeszcze zostaną one przeniesione do szkół po to, żeby uczniowie mogli w nich dłużej zostać. Nie ma to żadnego sensu. Absolutnie. Likwidacja prac domowych jest o wiele sensowniejszym rozwiązaniem, ale zwróćmy uwagę, że znowu tutaj się pojawia to magiczne rozróżnienie w klasach 1-3, czyli w klasach 4 i wyżej, do 8, no i oczywiście także w liceach, w technikach, oczywiście zadania domowe mają dalej być domowymi, a nie szkolnymi. No i jeszcze ma być kurs na prawo jazdy w szkole. Oczywiście nie egzamin, ponieważ pamiętajmy, że takie cudowne instytucje jak na przykład MORD, czyli Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, nazwa całkowicie przypadkowa, no muszą sobie dalej zarabiać. Wiadoma sprawa. Każdy czwartoklasista ma też otrzymać laptop na własność, jak zawsze nie wiadomo, czy to będzie laptop, który kosztuje 5000, 2000, 1000 czy 500 zł. To jest oczywiście kluczowe, jeżeli chodzi o nową technologię, ale nie oczekujmy po ludziach, którzy z nową technologią są raczej na bakier, że powiedzą nam dokładnie, jaka ma być specyfikacja tegoż laptopa. Oczywiście jest to kretyński postulat wobec faktu, że w dalszym ciągu cała szkoła jest analogowa, w związku z powyższym możemy równie dobrze każdemu uczniowi sprezentować ciągnik rolniczy, skorzysta z niego dokładnie tak samo jak z laptopa, którego oczywiście nie będzie mógł do szkoły przynieść, ponieważ nie wolno, bo internet, a jeżeli nawet będzie wolno, to bez internetu, a bez internetu nie będzie działało żadne oprogramowanie, więc generalnie to będzie prawdopodobnie spektakularna porażka, nawet na pewno, zresztą spodziewam się, że zaraz będą asteryski i różnego rodzaju przypisy, że tak, że laptopy, ale dla najlepszych, albo laptopy tak, ale tylko do 1000 zł, albo laptopy tak, ale tylko w szkołach najbiedniejszych, wiecie, zawsze są jakiegoś rodzaju ograniczenia, a tego rodzaju rozdawnictwo to jest typowa kiełbasa wyborcza, więc należy nad tym przejść do porządku dziennego i nie zatrzymywać się zbyt długo, bo urąga to obywatelskiej inteligencji. Wreszcie na sam koniec odbudowa autorytetu nauczyciela. To mnie szczególnie bawi, ponieważ już od czasów Romana Giertycha, konia, który mówi, usiłuje się odbudować autorytet nauczyciela i za każdym razem czyni się to na bakier, to znaczy czyni się z nauczyciela funkcjonariusza publicznego, któremu za moment Page i Kańczuk wręczymy do rąk, żeby miał jeszcze większy autorytet, a najlepiej
taki pęk rózg do ręku. Swoją drogą to bardzo znamienne, nie wiem czy wiecie, ale właśnie słowo faszysta bierało się od pęgu rózg, który był trzymany w ręce. To jest oczywiście absolutnie przypadkowa ciekawostka, którą w tym momencie podaję. Mają być też przywrócone emerytury nauczycielskie. Nie wiem za bardzo, co to oznacza, ponieważ emerytury w dalszym ciągu są. Nikt nie likwidował emerytur, więc prawdopodobnie jest to jakiś skrót myślowy. No i zwiększenie wynagrodzeń. Oczywiście, jak wiemy, zwiększenie wynagrodzeń automatycznie przepisuje się na zmiany w oświecie. Jeżeli chodzi o celowane programy, tu duży pozytyw, posiłki dla każdego, by komfort uległ poprawie, znaczy nie komfort dziecka uległ poprawie, tylko posiłki są konieczne do przeżycia, to jest dość ważne. Chciałbym, żeby również za tymi postulatami podsiłków w szkole szedł zakazywania uczniom picia i jedzenia podczas lekcji, ponieważ to jest szkoła i każde inne miejsce, żeby nie ograniczać naszych potrzeb fizjologicznych. Jeżeli robi się to, to właśnie to jest moment, w którym powinien wkroczyć rząd i powinno wkroczyć państwo i powiedzieć nie wolno. No i bon szkolny Poznaj Polskę, to wiecie już dobrze, to są te wycieczki krajoznawcze, które mają być, żeby no te wszystkie filmy, które są robione przez spadkobierców tradycji kinematograficznej Andrzeja Szkoły Pójdą Wajdy, mogły dalej być wyświetlane szkołom. No i oczywiście, żeby muzea, które mają w dalszym ciągu program rodem z 1964 roku, w dalszym ciągu nie musiały być zamykane wobec faktu, że nikt do nich nie chodzi. Oto wcale nieprawda, przecież chodzą szkoły. Więc to jest oczywiście w interesie dużej liczby instytucji kulturalnych. No i to tyle, jeżeli chodzi o konkretne postulaty szkolne. Jest ich wręcz wbrew pozorom, a pozory te to jest objętość tego bardzo rozwlekłego dyskursu, tej logorei, przez to trzeba się przebić, żeby to stąd wszystko wynicować. Jest bardzo zbliżona jak w przypadku postulatów Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, dla przynajmniej szkół. Natomiast jeżeli chodzi o edukację praktyczną i pragmatyczną, jak to zostaje nazwane, ma być zbudowane branżowe centrum umiejętności, więc znowu kolejna instytucja. Nowoczesne ośrodki edukacji zawodowej, które zostaną utworzone na bazie 120 szkół zawodowych w całym kraju. Nie mam bladego pojęcia, po co znowu ma być powoływana jakaś instytucja w miejsce już istniejących. Raczej należałoby stworzyć programy wsparcia dla istniejących szkół zawodowych i przede wszystkim zmienić sposób myślenia Polaków o szkołach zawodowych, które były traktowane przez lata, konkretnie od PRL-u w górę, jako coś gorszego, bo przecież każdy musi pójść na studia i to są zmiany w mentalności, które powinny zostać jak najszybciej odczynione, ponieważ dzieje się to ze szkodą nie tylko dla obywateli, nie tylko dla kraju, ale przede wszystkim dla małej przedsiębiorczości. W związku z powyższym no, nie widzę żadnej sensowności powoływania tego rodzaju centrum. No i na sam koniec trzeba było jeszcze dać coś rolnikom. No wiadoma sprawa, więc nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego też trafiła do programu. Przepraszam, starałem się zachować powagę, ale tutaj byłoby wyjątkowo ciężko. Jeszcze gorzej jest w sekcji poświęconej szkolnictwu wyższemu, gdzie ma być specjalny system grantów w dziedzinie nauk humanistycznych. I dobrze wiemy, do czego on będzie dotyczył. No naturalnie, że będzie dotyczył on badań nad historią Polski i narodu polskiego z okresu II wojny światowej, ponieważ jest to najmniej przebadany okres historii Polski. W ogóle prac naukowych na temat na przykład studiów żydowskich, pomocy Żydom podczas niemieckiego Holokaustu, ludobójstwu na elitach narodu polskiego, strat materialnych jest bardzo niewiele. Potrzebujemy zdecydowanie więcej badań z tego zakresu. Humanistyka, która będzie zajmowała się grami wideo, zajmowała się nowoczesną kulturą, kompletnie nieopisaną, od anime, mangi, komiksu, poczynająca na fantastyczne wszelakiego autoramentu i w literaturze czytanej faktycznie przez ludzi kończąc, no to jest absolutnie nieinteresujące z perspektywy przeciętnego podatnika. To znaczy każdy jest zainteresowany tym, żeby humanistyka, jak to mawiał kiedyś Arthur Sandauer, wynajdywała dalej coraz to nowe sposoby na młócenie tej samej młodopolskiej słomy. W związku z powyższym będziemy mieli młóconą słomę, ale za pośrednictwem nowoczesnej młócarki. No i na sam koniec postulat, który bardzo mi się podoba, mianowicie reforma systemu grantów w Narodowym Centrum Nauki, które dla zainteresowanych zastąpiło KBN, czyli Komitet Badań Naukowych, i oczywiście, ponieważ zastąpiła jedna instytucja inną instytucję i zmieniono nazwę, to jak rozumiecie, automatycznie została zreformowana nauka wyższa i mieliśmy skokowy wzrost badań nauk, a nie, przepraszam, nie mieliśmy, ponieważ po prostu zmieniono nazwę instytucji, wymieniono garnitur biurek, przeprowadzono się do nowego budynku, co było tyle zabawne, że NCN równocześnie miał kampanię Ludzie, nie budynki pod hashtagiem i robił to dosłownie wtedy, kiedy przeprowadzał się do nowego budynku w Biprostalu Krakowskim przy Królewskiej, więc było to szczególnie zabawne. No ale zostawiając Narodowe Centrum Nauki, bo to może mało kogo interesować, znaczące jest to, że ma być tutaj korekta w postaci wykreślenia punkcików za dotychczasową aktywność w pozyskiwaniu grantów, co jest ważne z tego względu, że młodzi naukowcy w Polsce na przykład potrafili nie otrzymać grantu z tego względu, że nie mieli wcześniej grantów. I na pytanie, to w takim razie jak wyjść z tego paradoksu i paragrafu 22, no dostawali wiadomość, że mają ubiegać się o grant na grant.
naprawdę jest taki program. Albo o miniaturę, czyli mały grant na projekt w postaci wyjazdu do innego miasta i czytania literatury naukowej, ponieważ jak wiadomo nie ma internetu. W związku z powyższym musimy wydać pieniądze podatników na to, żeby kogoś wysłać za granicę 300 km, żeby poszedł tam do biblioteki naukowej, następnie poczytał książki. Nie możemy tego zrobić. I w ten sposób ma już grant, miniaturę i może się ubiegać o inny grant i wtedy już dostanie ten grant, ponieważ ma poprzedni grant, więc bardzo się cieszę, że to akurat ma zostać wykreślone, ale jeden postulat, który jest potencjalnie istotny dla zmiany nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, to jest troszeczkę niewiele. Na szczęście jest też drugi, mianowicie uczynienie bardziej transparentnymi awansów naukowych, prowadzonych również zgodnie z zasadą równości. Szczerze powiedziawszy, trochę się lękam o to, w jaki sposób partia rządząca może rozumieć rzeczownik równość, wziąwszy pod uwagę podejście tejże do spraw równościowych. Natomiast biorę to za dobrą monetę i mam na myśli to, że oczywiście na przykład będzie prowadzony parytet, albo że nie będzie różnego rodzaju nadużyć w procesach awansów naukowych, albo że konkursy będą przeprowadzane tak, że będzie wiadomo, za co kto został oceniony i że recenzenci będą się podpisywać pod tym, że będzie to wszystko jawne i dostępne dla podatników, bo to byłoby zgodne z zasadą równości. A jeśli tego nie będzie, no to należy to potraktować jako kolejną kiełbasę wyborczą. Więc znowu mamy parę postulatów dla szkół i może dwa postulaty dla szkolnictwa wyższego, ale zauważcie, nie ma mowy nawet o tym, w jaki sposób mają być i czy zwiększane środki na naukę i na edukację. Dziwnie lakoniczny jest ten program, chociaż bardzo bogaty we wszelkiego rodzaju opisy, które są nikomu niepotrzebne. W związku z powyższym, zasmuciwszy się, że dwie najwięcej mające głosów poparcia w różnych sondażach partie nie mówią absolutnie nic konkretnego na temat edukacji i szkolnictwa wyższego w Polsce, ponieważ jak wiadomo, to w ogóle nie jest coś, co by dotyczyło wszystkich obywateli i absolutnie nie wpływa to na rozwój państwa, sięgnąłem do czegoś, co zostało nazwane bardzo optymistycznie trzecią drogą, więc widzicie, ta droga się nie powiodła, ta droga też, jedna i druga prowadzi do ślepej uliczki, mamy już guz wybity na czole wskutek zderzenia się z tą ścianą, więc oto, proszę bardzo, otwiera się rozgałęzienie, trzecia droga, ktoś by pomyślał nowocześnie, że och, jak w grze wideo, mamy nowe rozgałęzienie decyzyjne i możemy coś sprawdzić. No więc trzecia droga, miałem powiedzieć trzecia wroga, lapsus lingue, przepraszam, mówi, że mają się zwiększyć wydatki na edukację do 6% PKB. Ktoś może się bardzo ucieszyć, pamiętając pewnie, że wydatki wynosiły 2% PKB, natomiast spieszę z wyjaśnieniem, chodzi o tak zwaną subwencję oświatową, którą należy odróżniać od nakładów na naukę. Nakłady na naukę mają pozostać dokładnie takie same, to znaczy, jeśli mnie pamięć nie myli, zwiększenie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, tak, nie myli mnie, ma być do 2% PKB w 2030 roku, czyli wciąż mniej niż wydajemy na wojsko. A jak wiadomo, wojsko nie korzysta z żadnych technologii naukowych, wojsko w dalszym ciągu korzysta z proc i patyków, którym się okłada. W żaden sposób badania naukowe nie wpływają na segment zbrojeniowy i absolutnie prowadzenie badań naukowych nigdy nie przyczyniło się do tego z wykorzystaniem oczywiście dostępnych wojsku finansów, żeby był jakikolwiek skok technologiczny. To kłamstwo i potwarz, żeby twierdzić, że telefony komórkowe narodziły się właśnie dlatego, że to było wdrożenie opracowane przez naukowców na potrzeby wojskowe. No więc takie myślenie daleko nas nie zaprowadzi. Jeżeli chodzi o natomiast postulaty szczegółowe, no to tutaj mamy pewien problem, to znaczy jest bardzo dużo omownych słów, są tylko takie kategorie. Możecie sobie wybrać w zależności od tego, czy jesteście uczniem, studentką, nauczycielką i tak dalej, co was interesuje i to prowadzi nas do trzech sekcji. Pierwsza sekcja to jest sekcja dla uczniów, nazwijmy to. Szkoła, do której będzie się chciało chodzić. Fajnie brzmi, nie mam pojęcia, na czym to będzie polegało. Uważam też, że zdrowa szkoła to jest taka, do której nie do końca chce się chodzić, ale z której się chce wracać po to, żeby mieć więcej odpoczynku, rekreacji, czasu na rozmowy z rodzicami, czasu na spacery, na aktywność fizyczną, na rozwijanie zainteresowań i tak dalej. To jest zdrowa skandynawska, nawiasem mówiąc, także szkoła. Inwestycja do 6% PKB, przypominam, dotyczy subwencji oświatowej wyłącznie. Mniej zakuwania, więcej praktycznych umiejętności. To już brzmi bardziej konkretnie, nie wiadomo o jakie praktyczne umiejętności chodzi, ale przynajmniej została wymieniona metoda warsztatowa i projektowa, w związku z powyższym mamy już pewien postęp, ponieważ szkolnictwo Montessori mówi o tym od lat 80. XX wieku, czyli no z ledwie 40-letnim opóźnieniem polscy politycy zdają sobie sprawę z tego, że być może jest to ważniejsze i lepsze od XIX-wiecznego zakuwania mnemotechnikami podczas wykładów, metodami pojedającymi, oczywiście całkowicie ignorującymi fakt, że jeżeli siedzi się w ławce 45 minut, pod
podczas 8 lekcji, no to forsuje się kręgosłup w znacznie większym stopniu niż jeżeli ktoś siedzi te 2 godziny, które mu zostają przed kompem, żeby wypocząć. Ale oczywiście o tym nikt nie będzie mówił, ponieważ o wiele łatwiej jest powiedzieć, że dzieciaki mają zrujnowane kręgosłupy przez komputery, a nie przez siedzenie 8-10 godzin w szkolnych ławach, osobliwie na stołkach, które nie spełniają żadnych wymogów BHP, ale jak dotąd już trzecia jest partia, która nie mówi o infrastrukturze w tym konkretnym wymiarze, to znaczy o wymianie biurek i krzeseł szkolnych. Chociaż, jak wiedzieliśmy po przykładzie Platformy, politycy potrafią zejść do detalicznego poziomu na przykład ciężaru szkolnych plecaków. Wreszcie, to jest bardzo ciekawy postulat, który się pojawia tak wiele razy w tym programie, że aż byłem zdumiony. Biegły angielski po podstawówce. Osobiście uważałem, że po podstawówce większość ludzi mówi biegle po angielsku, a w każdym razie powinna. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że konsumujemy kulturę w tym języku. No ale dobrze, skoro jest z tym źle, to fajnie. Szkoda tylko, że nie ma żadnych informacji na temat tego, w jaki sposób można byłoby to osiągnąć. Coś mi mówi, że będzie to osiągnięte za pośrednictwem zwiększenia liczby godzin języka angielskiego. Dolary przeciw orzekom, że o to będzie się chodziło. Tak samo niezdefiniowane są kompetencje przyszłości. Domniemuję, że chodzi o kompetencje, które skalują się pozytywnie z nowo powstającymi zawodami. To jest oczywiście śliski temat, ponieważ każdego tygodnia powstają nowe zawody i edukacja nie ma szans dostosować się do tego. Jest bezpieczniej zdecydowanie postawić na rozwijanie kreatywności i naukę przez grę, przez imersję, przez zabawę i kształtowanie umiejętności społecznych i miękkich, bo to jest coś, co jest nieprzemijająco przydatne nam, a różnego rodzaju zawody przychodzą i odchodzą i kompetencje związane z nimi również się zmieniają. Szybka dygresja, jest na przykład wtyczka do programu Adobe Premiere, która montuje film. Wystarczy na przykład, jak się montuje podcast, zdefiniować sobie 4 ujęcia kamery, dopasować do niego 4 głosy i program za nas to montuje, więc zawód montażysty za moment też będzie zagrożony. I to nie jest absolutnie zdumiewające. Na tym polega rozwój technologii, że jedne zawody wypiera, a inne zawody promuje. Dlatego fakt, że szkoła przez ostatnie 20 lat nie zorientowała się, że istnieje coś takiego jak segment twórczości wideo, no już sprawia, że przepadło, tak? Jeżeli teraz politycy nagle powiedzą, o, zrobimy klasę audiowizualne i będzie się montowało wideo, to już są spóźnieni. Na tym polega właśnie ryzyko myślenia takiego rynkowego edukacji, a nie myślenia w sposób, który jest charakterystyczny dla nauczycieli, to znaczy jaka kompetencja sprawia, że ktoś jest dobrym montażystą? Może taka sama kompetencja, w której będzie się realizował w innym wymiarze. No na przykład umiejętność bardzo szybkiego przełączania się, spostrzegawczość, bardzo dobre kompetencje cyfrowe. To jest coś, co się przyda nam w każdym programie, prawda? Nie tylko w Adobe Premiere, ale także w każdym innym możliwym programie do obróbki dźwięku. A może właśnie chodziłoby tutaj o bardziej artystyczne kompetencje, umiejętność kadrowania i tak dalej. Widzicie, już zaczynają się pojawiać tutaj te kompetencje przyszłości, no ale o wiele bardziej ogólnie zdefiniowane, niż tylko w odniesieniu do konkretnych zawodów. Następnie mamy tutaj także postulat rzetelnej edukacji klimatycznej i ekologicznej. Okej, wydawało mi się, że ekologię miałem już w tak zwanych swoich czasach, a było to bardzo dawno temu, konkretnie 2 dekady prawie. Ciepły pościg dla każdego dziecka to już się pojawia po raz kolejny, bardzo słusznie, jak zawsze nie wiadomo w jakim wymiarze, w jakich szkołach, czy będzie dostosowane do konkretnych wymogów dietetycznych i tak dalej, bo wiecie, ciepły posiłek, który będzie polegał na tym, że dostaniemy dewolaja i kapuchę kiszoną, to niekoniecznie musi być dla wszystkich dobry. No i troska o zdrowie psychiczne, to jest ważny postulat. Cieszę się, że jakaś partia wreszcie mówi wprost o tym, a jest to pierwsza partia, która mówi o tym w tym naszym zestawieniu. Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży od strony rządowej, bardzo dobry pomysł, chociaż istnieją już takie w trzecim sektorze, zapewniają je różnego rodzaju fundacje. Dostęp do psychologa i pedagoga w każdej szkole teoretycznie już jest, więc należałoby raczej moim zdaniem mówić tutaj o dostępie do psychoterapeuty. I nie w każdej szkole, ponieważ psychoterapeuta na etat będzie kolejną z osób w środowisku nauczycielskim, tylko raczej kogoś, do kogo możemy pójść, więc tutaj należałoby raczej mówić o finansowaniu psychoterapii dla uczniów. Jeżeli chodzi o nauczycieli wyższych i szkolnictwo wyższe, no jest tutaj bardzo niewiele, te 2% PKB, to już nie będę tego nawet komentował, natomiast niezależnie od polityków komisji, które przyznają granty wyłącznie w oparciu o merytoryczną ocenę badań, to dlatego zostało powołane Narodowe Centrum Nauki, które nie działa, ponieważ jeżeli mówicie, że coś ma być w oparciu o merytoryczną ocenę badań, a nie mówicie, w jaki sposób ma być to zrobione, to prowadzi do powstawania instytucji, w których
Tego rodzaju procedury są sprowadzane do takich, które umożliwiają na awansowanie możliwie największej liczby niekompetentnych krewnych i znajomych królika. Oczywiście też takich, którzy się politycznie z nami zgadzają, więc jest to niebezpieczne. Kolejny przypadek po platformie propozycji tworzenia instytucji publicznej, kolejnej, która nic nie zmieni, która będzie tylko taką ścieżką potencjalną dla innych ugrupowań, które mogą ją przejąć w ramach tak zwanego wrogiego przejęcia. Atrakcyjne wynagrodzenia dla naukowców, to mnie bardzo bawi. W Trinity College w Dublinie atrakcyjne wynagrodzenie dla naukowców to jest 300 tysięcy funtów rocznie. Zakładam, że o takie chodzi. Profesjonalny system oceny osiągnięć naukowych badaczy, to mnie zainteresowało, mianowicie mają być włączone kryteria cytowań i mentoringu młodych badaczy, a więc to, co robią naukowcy dla innych młodych naukowców, dobry pomysł. Natomiast jeżeli chodzi o oddzielenie ewaluacji instytucjonalnej od oceny pracowniczej, to mogę tylko powiedzieć, że ludzie, którzy układają program dla trzeciej drogi, no nie są naukowcami na pewno, ponieważ to już jest. O czym incydentalnie wiem, dlatego że zasiadam w Radzie Dyscypliny, która jest właśnie takim organem, który zajmuje się oddzielaniem jednego od drugiego i jeżeli macie coś takiego jak ewaluację instytucjonalną, to przychodzi Państwowa Komisja Akredytacyjna i przyznaje akredytację uczelni na nauczanie, na wydawanie stopni doktorskich i tak dalej. Tam są kategorie różnego rodzaju, od A poczynając, a na B minus i C kończąc, więc to jest ewaluacja instytucjonalna. Ocena indywidualna pracownicza jest to 4 lata, przeprowadza ją uczelnia i jest to na podstawie wszelkiego rodzaju osiągnięć, poczynając od publikacji, a kończąc na prowadzeniu zajęć, czy realizowaniu grantów albo wyjazdów zagranicznych, kwerend, każda uczelnia robi to po swojemu, więc to jest oczywisty mechanizm, który już funkcjonuje od dawna i tylko pokazuje, że trzecia droga nie ma zielonego pojęcia, co mówi o środowisku akademickim, nauczkim, całej szkolnictwie wyższym. Natomiast jeżeli chodzi o postulaty równości płci w nauce, czy wdrożenia systemów parytetowych w dostępie do naukowych funduszy, to jest na pewno słuszne i zasadne, cieszę się, że to zostaje podniesione. Jeżeli chodzi o samych nauczycieli, no to wiemy tylko, że mają być, mieć godność, szacunek i mieć, no nie zgadniecie co, podwyżki. A, jeszcze większa swoboda do wyboru metod, środków i treści nauczania. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę niewiele jak na to, czego potrzebują nauczyciele i o czym mówią, ale no, macie oto program trzeciej drogi. No, jeśli chodzi o ich zaś program szczegółowy, nie jest on zbyt szczegółowy, to jest wspólna lista spraw, gdzie dowiadujemy się, że edukacja powinna przygotować do życia w roku 2050. Zgoda. Znowu mamy płynne mówienie po angielsku. Kompetencje przyszłości związane z rozwojem nowych technologii, to już omówiliśmy. Ograniczenie liczby dzieci do 25 w klasach. Ciekawy postulat. Uważam, że powinno być do 15 osób, jeżeli chcemy rzeczywiście optymalizować, ale no, powiedzmy, że wymogi związane z nauczaniem masowym mają swoje wady. No i ta gwarancja opieki medycznej, psychoterapeutycznej, ciepłego posiłku to już jest coś, co wiemy. Nowość tutaj to wyprowadzenie polityki ze szkół, czyli coś, co proponuje także Koalicja Obywatelska i w jednym i w drugim przypadku nie wiadomo, w jaki sposób ma być to zrealizowane. Natomiast patriotyzm też się pojawia, to, że tutaj mamy predykat nowoczesny, absolutnie nic nie zmienia. Tak, nie zmienił w nazwie partii, która się kiedyś nazywała Nowoczesna. Otwartość, prawa człowieka, bogactwo kultury, każdy jest w stanie przeprowadzić przekonującą argumentację, że to w tym momencie już w szkolnictwie jest, więc trzecia droga dla edukacji szkolnictwa wyższego oferuje najmniej, jeszcze mniej a już poprzednie partie oferowały znacznie mniej. No z pewnością jest tak, moi drodzy, że Konfederacja, Wolność i Niepodległość brzmi dumnie, na pewno oni coś proponują dla nauki i szkolnictwa wyższego. Nasz zwarty kolektyw pisze apel o podwyżki w szkolnictwie wyższym. Stanął na wysokości zadania, zapoznał się z programem Konfederacji. To chyba literówka, miała być Konfederacji. Niestety w trakcie lektury konieczna była hospitalizacja 27 osób, 2 koty i 1 papuga wymagały opieki weterynarza, który zdiagnozował zatrucie oparami absurdu, ale nic nas nie powstrzyma. Oto oferta Konfederacji. Drugi raz literówka dla nauki i szkolnictwa wyższego. Ale z pewnością w programie jest trochę więcej, na pewno jest trochę więcej w programie. Ja wpiszę sobie teraz nauka. A uniwersytet może.
Nie ma. No dobrze, no to w takim razie systemowa reforma oświaty, skoro nie ma nic o uniwersytetach i o nauce. Uwolnienie szkół, to jest pierwsza rzecz, którą proponuje Konfederacja. Mianowicie rolę państwa można i należy sprowadzić do roli organu kontrolującego wyniki szkół przez cykliczne egzaminy. Osobiście uważam, że nic by się nie stało, gdyby większość egzaminów została zlikwidowana. To znaczy, egzamin to powinno być coś, do czego podchodzimy z własnej woli. Jeżeli ktoś chce mieć maturę, to podchodzi do matury. Jeżeli nie chce mieć matury, to nie podchodzi do matury. Co ciekawe, jest to rozwiązanie wolnościowe, pod którym powinna się teoretycznie podpisać partia, która ma wolność i niepodległość w nazwie. Przynajmniej teoretycznie. Natomiast oczywiście nie ma tutaj mowy o tym, że na przykład zamiast matury robimy egzaminy wstępne na uczelnie wyższe, które są dostępne dla wszystkich, którzy po prostu tego chcą. No nie, takiej informacji nie dostajemy. No to idąc dalej. Placówki edukacyjne mają konkurować ze sobą o ucznia i nauczyciela. To jest wstęp do słynnego bonu edukacyjno-opiekuńczego, o którym sobie zaraz powiemy. Zróżnicowanie oferty edukacyjnej programu z zachowaniem jednolitego systemu cyklicznego sprawdzania zdobytej wiedzy. Ojo, jakie to nowoczesne! Wcale w pruskim szkolnictwie nie sprawdza się cyklicznie zdobytej wiedzy i wcale w pruskim szkolnictwie nie jest w zasadzie wpisane w DNA brak zaufania do ucznia i konieczność sprawdzania wiedzy, a nie współpracy z nim po to, żeby wspomagać ten proces. Klucz do zatrzymania to spadkowego trendu w jakości nauczania, oczywiście bez przypisu do jakichkolwiek statystyki zmotywowania uczniów, podobnie jak odbiurokratyzowanie szkół i deregulacja wynagrodzeń. To oczywisty sposób na zmotywowanie kadry pedagogicznej. Z wielką zazdrością patrzę na tak pewnym głosem formułowane opinie przez ludzi, którzy są całkowicie odrealnieni, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe. Mówię to dlatego, że w całym swoim programie nie mają słowa na temat nauki, szkolnictwa wyższego i w ogóle jakichkolwiek inwestycji, które nie byłyby prowadzone, przypominam, w żadnym państwie, gdyby właśnie nie różnego rodzaju granty z centralnej kieszy. Znaczy nie da się prowadzić badań, które są tak kosztowne i mogą na przykład sprawić, że nic to nie do niczego nie doprowadzą. Żadna firma nie będzie realizowała badań prywatna, które mogą nic nie dać. A na tym polega nauka, że czasem realizujecie badania za ciężkie miliony, które nic nie dadzą. I od tego są uniwersytety. Dlatego kiedyś profesor Szachaj w takim artykule, który bardzo lubię cytować, powiedział, że uniwersytet jest po nic. W tym przekornym sensie, usiłując nam powiedzieć, że są instytucje, których bardzo potrzebujemy, ale nie da się w wymierny sposób skwantyfikować ich przydatności. Konfederacja myśli całkowicie o tym inaczej i dlatego proponuje bon edukacyjno-opiekuńczy. Ileż razy słyszałem na różnych live'ach i streamach na tym kanale prośby, żebym wypowiedział się na temat bonu edukacyjno-oświatowego. Zanim w ogóle coś na ten temat zacznę mówić, przytoczę swoją wypowiedź wtedy. Mówię mianowicie, że to jest tak, aby dopisać jeden po obydwu stronach równania. Absolutnie nic to nie zmienia. To znaczy styl, w jaki transmitowane są środki, nie wpływa w żadnym stopniu na jakość nauczania. Na jakość nauczania rzeczywiście może wpłynąć deregulacja, używając ulubionego określenia wolnościowców, ale na poziomie swobód, jakie mają nauczyciele w nauczaniu. Swobód uczniowskich przede wszystkim, które są w ogóle niepodkreślane w takich sytuacjach. Tego, w jaki sposób mamy samorządy uczniowskie upodmiotowione, jak sami uczniowie mają możliwość samostanowienia o sobie i proszenia o to, co jest dla nich istotne i ważne. W ten sposób się reformuje oświatę, a nie zmieniając różnego rodzaju parametry finansowania, nie podwyższając wynagrodzenia. To jest czwarta partia, która widzi rozwiązania w nauce nie w podwyższeniu na przykład finansowania nauki do konkretnej wartości PKB, na przykład 3%, 4%, 5%, 6%, tylko w tym, żeby podwyższyć nauczycielom pensje i zmienić styl finansowania, albo wprowadzić jakąś komisję, albo wprowadzić jakąś nową instytucję. O co chodzi zatem w bonie oświatowym? Poczytajmy. Bon edukacyjny oznacza przypadającą na każdego ucznia część subwencji oświatowej podążającą za uczniem do wybranej przez rodziców placówki. Korzyść finansowa stojąca za przyciągnięciem każdego dodatkowego ucznia to najprostsza motywacja służąca uatrakcyjnieniu oferty i doboru kompetentnych nauczycieli. No to może po kolei, tak? Gdzie jest problem? Jeżeli jest ustalona kwota, która podąża za uczniem, to automatycznie oznacza to, że cofamy się do XIX-wiecznego myślenia o uczniach, którzy są wszyscy tacy sami. Mają te same potrzeby, nie mają żadnych dysleksji, niepełnosprawności, problemów społecznych. Wszyscy są jednorodni, jednakowi i mają być potraktowani tak, jak kazali
Baciuszkowie z ZSRR-u, tak? Urawniłowka, wszyscy porówni. Tak. Nie liczy się indywidualność. To jest interesujące, to jest chyba jedyny program partii nawiązującej do korzeni, nazwijmy to wspaniałomyślnie, libertariańskich, które traktuje w całkowicie dezindywidualizujący sposób ucznia. Więc nie, to nie, tak nie działa. Na jednego człowieka potrzeba więcej pieniędzy, na innego potrzeba mniej pieniędzy i właśnie na tym polega swoboda, którą oddajemy dyrektorom, nauczycielom, menadżerom, że to oni mają wiedzieć, kto potrzebuje więcej. To oni mają wiedzieć, kto potrzebuje stypendium. Nie rząd, który wyznacza punkciki za stypendia, tylko nauczyciele, nauczyciele akademiccy. Ma być zaufanie do nauczyciela, dlatego w Norwegii, w krajach skandynawskich jest taki, a nie inny wysoki poziom edukacji, że tam się ufa nauczycielom. Jest przepiękna rozmowa, podlinkuję wam zresztą tutaj na kanale, była z Dopaminą Lab, gdzie opowiadano, jak pytano właśnie dyrektorów w Norwegii, ojej, to jakie macie programy, wytyczne, parametry? Nie mamy żadnych. Ufamy, że nauczyciele postąpią właściwie. Wydaje mi się, że to jest coś, pod czym powinni się podpisać wolnościowcy. Tak tylko zaznaczam. Druga kwestia. Korzyść finansowa stojąca za przyciągnięciem każdego dodatkowego ucznia. Wiecie, na czym polega problem? Coś takiego już mieliśmy. Ściśle ten system, ściśle, funkcjonował w nauce i szkolnictwie wyższym na poziomie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i studiów doktoranckich za swoją drogą PO. Na czym to polegało? A mianowicie... Za studentem, za głową studenta, to było takie pogłówne, szła wartość subwencji oświatowej, czyli im więcej studentów dana uczelnia miała, tym więcej pieniążków otrzymywała. Dotyczyło to także doktorantów. W szczytowym momencie mojego doktoratu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który to czas wspominam z niezmiennym uśmiechem na ustach, mieliśmy w którymś momencie około 40 doktorantów. Niech to wybrzmi. 40 doktorantów z filologii polskiej na jednej uczelni spośród 400 w Polsce. To się nieprzyjemnie skaluje do postaci kilkuset doktorantów z polonistyki samej, kilku tysięcy doktorantów z wszystkich możliwych dyscyplin, kilka tysięcy doktorów. To jest szaleństwo. I to szaleństwo, moi drodzy, było między innymi moim i wielu innych osób udziałem. Skończyło się tym, że nie byli masowo ludzie przyjmowani na etaty akademickie, kończyli na rynku pracy z doktoratem jako gołodupcy bez żadnego innego doświadczenia zawodowego, bo jeżeli człowiek się poświęca doktoratowi, to nie ma absolutnie na nic innego czasu. Może w trzecim sektorze co najwyżej podziałać, ale zero praktyk zawodowych i niczego. To była katastrofa absolutna. I widać właśnie, jak to się sprawdziło. No każda szkoła by chciała wtedy mieć jak najwięcej uczniów. Czyli byłyby przepełnione sale, byłyby jeszcze bardziej rozdęte programy nauczania, ponieważ wszyscy chcieliby mieć jak najwięcej pieniędzy. To są właśnie takie zagrożenia, o których się nie mówi w momencie, w którym ktoś wpada na genialny pomysł, nie wyjaśnia go oczywiście szczegółowo, tylko roztacza taką cudowną wizję. I jestem głęboko przekonany, że ta cudowna wizja będzie podparta milionem jakichś pseudoanaliz ekonomicznych, ale ponieważ to już było i się nie sprawdziło, to nie ma tutaj żadnej dyskusji, że to się sprawdzi. No i oczywiście jest też ten drugi argument, który bardzo lubię, to znaczy zmiana systemu finansowania, a nie zmiana wartości finansowania, który szkół absolutnie nic nie zmienia. No możemy sobie to nazwać nawet ustawą oświatową, która wprowadza podatek oświatowy. Och! Ale będzie on wyglądał dokładnie tak samo, to znaczy dalej będziemy mieli do rozdysponowania, no nie wiem, na przykład 1 200 000 000 000, tak? No to nic nie zmienia, po prostu zmieniamy sposób, w jaki te pieniądze krążą, ale nie zmieniamy puli finansowania i przede wszystkim nie priorytetyzujemy w żaden sposób wydatków, a jednak od tego są instytucje rządowe, żeby mówić, co jest priorytetem w danym momencie. Tak samo jak w firmie istnieje karta zarządzająca po to, żeby mówić, to są nasze priorytety rozwojowe na najbliższe 10 lat. Bon edukacyjny ma być wzbogacony podobno o komponent opiekuńczy, działający na tych samych zasadach w odniesieniu do finansowania żłobków i przedszkoli. Tutaj jest to wyjaśnione bardzo lakonicznie, więc zakładam, że ekonomiści Konfederacji nie mieli pomysłu, w jaki sposób to wyjaśnić głębiej, no bo inaczej by to zrobili, tak zakładam. No i wreszcie mamy proponowaną reformę systemu edukacji z porównaniem ze stanem obecnym. Nawiasem mówiąc, ta kolumna jest bardzo często niezgodna z stanem faktycznym i niezgodna z planem oświatowym z 1999 roku, ale to już zostawmy.
Jak będzie po reformie proponowanej? Mianowicie każda szkoła ma teoretycznie ustalać własne i autorskie programy nauczania. Nawiasem mówiąc, dalej może to robić, obowiązują pewne minima. Szkoły mają konkurować o ucznia. To jest na tyle ważne, że pojawia się dwa razy w różnych aspektach, czyli programu edukacyjnego i jakości edukacji. Bardzo mnie rozbawiło to, że państwowych egzaminów nie układać ma rząd, tylko Niezależna Rada Edukacji Narodowej. Absolutnie i w 100% w ogóle kompletnie nie przypomina to postulatu, który mieliśmy tutaj, to znaczy wprowadzenia praktyków w Komisji Edukacji Narodowej. Jak widzicie, niezależnie od tego, jaka to jest partia, rozwiązania dokładnie takie same będą, z tego względu, że i w jednej, i w drugiej partii są ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia na temat tego, jak powinno wyglądać właściwe nauczanie w XXI wieku. Co więcej, ta partia, znaczy ta rada złożona z fachowców i odpowiedzialna za utrzymanie wysokiego poziomu edukacji w żaden sposób nie jest dodefiniowana. Nie wiemy, kto będzie do niej rekrutowany, czy będą to naukowcy, czy będą to naukowcy ze szkół, które są na przykład, no nie wiem, prywatne i zasiadają w niej stosowni pracownicy, którzy mają stosowne legitymacje partyjne. Dokładnie ten sam problem, co w przypadku PO. Finansowanie. Bardzo mnie bawi to, że zaczyna się to od sformułowania prosty system. Nie jest prosty, jest bardzo skomplikowany, dziwny i co więcej wymaga uzasadnienia w odniesieniu do tego, że już kiedyś funkcjonował i nie działał. Więc pomijamy bon edukacyjny. Tu jest ciekawa rzecz, że ma być edukacja domowa uwzględniona. To jest akurat dobry postulat i cieszę się, że się tutaj znalazł. Szkoła ma mieć swobodę pozyskiwania natomiast dodatkowych środków z czesnego, które jest na pierwszym miejscu. Ciekawe dlaczego wymienione. Darowizn, dopłat samorządowych, grantów, współpracy z przedsiębiorstwami i sponsorami. Nawiasem mówiąc, to jest teraz też możliwe, no ale jest nierealne, ponieważ no, działa to jak działa. To znaczy w Polsce nie ma takich realiów jak w Stanach Zjednoczonych, że ktoś na przykład kończy Harvarda, ma bardzo dużo pieniędzy i uznaje, że część swojego majątku przeznacza szkole, która go wykształciła. Żebyśmy doszli do takiego poziomu mentalności, trzeba 250 lat być może. A i tak sądzę, że to jest za dużo. Tak wiem, może niedoszacowuję swych rodaków. W każdym razie to czesne mnie troszeczkę niepokoi, to znaczy oznacza w tym konkretnym przypadku, że program ten ewidentnie priorytetyzuje szkolnictwo prywatne. A szkolnictwo prywatne, nawet nie każcie mi zaczynać tej dyskusji, ponieważ wystarczy mi, że każdy student, którego kiedykolwiek poznałem w całym swoim życiu, a odwiedziłem kilkanaście krajów, byłem na 15 pipsztyliona konferencji naukowej, narzekał na dwie rzeczy, to znaczy na to, że nie stać go na czynsz, i na to, że musi spłacić kredyt studencki, który jest w osławionym, genialnym szkolnictwie amerykańskim. Kredyty studenckie opiewają na wartości kredytów hipotecznych w Polsce. I nie ma osoby w Stanach Zjednoczonych, poza kręgami rządowymi w Waszyngtonie, które uważają, że to jest dobry system. Wszyscy rodzice i wszyscy studenci uważają, że to jest system absolutnie kretyński. No oczywiście pomijając tych, którzy są dziani. Co ma oznaczać? Deregulacja zawodu nauczyciela, mam zielonego pojęcia. Natomiast szkoły mają również konkurować o dobrych nauczycieli, co jak wiadomo w tym momencie się absolutnie nie dzieje. Podobno stawkami wynagrodzeń i warunkami pracy. To oczywiście jest także zjezdne zbocze, ponieważ jak już udowodniliśmy sobie, stawki wynagrodzeń w żaden sposób nie wpływają na wzrost jakości nauczania. Dyrektor ma być samodzielnym menadżerem odpowiedzialnym za wszystkie aspekty funkcjonowania szkoły. Jego wynagrodzenie ma być powiązane z wynikami finansowymi szkoły. Podkreślam jeszcze raz wyniki finansowe szkoły, to znaczy oznacza to, że szkoła ma być placówką półprywatną i działać jak przedsiębiorstwo edukacyjne. Nauka nie jest przedsiębiorstwem i nauka nigdy nie będzie przedsiębiorstwem. Nauka jest nieopłacalna i na tym polega jej sens. Dyrektor ma się liczyć z opinią rodziców. Bardzo znaczące jest to, zauważcie, że tutaj jest podkreślana cały czas rola rodziców. Nie ma absolutnie w całym programie praktycznie słowa na temat uczniów. To znaczy, uczniowie są podmiotami edukacji, tak? To znaczy w całym programie pojawia się to jakieś kilkanaście razy, ale nigdy nie dotyczy upodmiotowienia samego ucznia. Dyrektor ma odpowiadać przed radą rodziców dodatkowo, więc macie drugi raz podwyższoną tą rangę rodziców i ich rady w odniesieniu do sprawowania kontroli nad szkołą. Wreszcie ta kontrola ma być jeszcze rozszerzona o kontrolę wyników, wprawdzie nie całego procesu edukacyjnego. W tej chwili proces edukacyjny nie jest w żaden sposób kontrolowany, więc nie wiem skąd ten pomysł. Absolutnie nie ma żadnych urzędników w kuratoriach czy ministerstwie, którzy by wizytowali szkoły i sprawdzali, jak to wszystko funkcjonuje. Szkoły muszą się prosić o wizytację kuratorium bardzo często. Ludzie, którzy doświadczają patologii w szkolnictwie, nie mogą się dopchać do kuratorów i w efekcie muszą zgłaszać sprawy do takiego Stowarzyszenia Umarłych Statutów, którym przypominam, jest film podlinkowany w opisie do tegoż filmu i także tutaj prawdopodobnie gdzieś będzie. Gdyby nie to,
no to prawdopodobnie nie mieliby do kogo się zwrócić. Więc to nie jest tak, że w tym momencie ta kontrola jakoś jest zamordystyczna. Powiedziałbym raczej, że jest w wielu wymiarach za mała. Ale jakie to wymiary chodzi? Chodzi oczywiście o wszelkiego rodzaju nadużycia. Nadużycia w obszarze mobbingu, molestowania, nierealizowania postulatów ministerialnych, łamania prawa oświatowego. To są wszystkie nadużycia, których nie ma komu zgłaszać. Zmniejszenie nadzoru urzędniczego nad szkolnictwem może doprowadzić do katastrofalnych konsekwencji w postaci totalnego bezchołowia już dyrektorów i nauczycieli, którym będzie się wydawało, że do spółki z rodzicami, którzy przypominam są wykształceni przez poprzedni system, będą mogli uczynić życie uczniów piekłem na ziemi. W większym stopniu niż w tej chwili. A jeśli potrzebujecie wiedzieć, jak wygląda piekło na ziemi, polecam sprawdzenie, jak wygląda nauka w szkołach wyznaniowych. Osobliwie tych, o których dowiadujemy się co jakiś czas w doniesieniach dotyczących kolejnych patologii. Samorządowe wydziały oświaty, kuratoria, Ministerstwo Edukacji mają być w tym czy innym sposób zlikwidowane. Jeżeli chodzi o likwidację czy ograniczenie roli ministerstwa, to jest coś, pod czym mógłbym się podpisać. Likwidacja kuratoriów jest pomysłem absolutnie poronionym. Raczej kuratorium należy zmienić w rolę, znaczy zmienić jego rolę na rolę audytującą właśnie w obszarze patologii, a nie rolę nadzorczą, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób realizowane są treści kształcenia. No i tyle. No, dalej każdy ma prawo uczyć swoje dzieci w ramach edukacji domowej. To jest nadużycie. To, że jest zwalczana w ten czy inny sposób edukacja domowa, nie oznacza, że jest nielegalna. Jest absolutnie legalna. Tak, te postulaty dotyczące tego, co należy zmienić, można sprowadzić właśnie do tych elementów. Jak widzicie, poza sam pomysł bonu oświatowego, wiele nowych propozycji nie mamy. I tu została nam lewica, prawda? Jeżeli chodzi o partię lewicową w Polsce, która kandyduje, to są postulaty dotyczące edukacji. Zostawiam w waszej ocenie to, jak bardzo one będą objętościowo tożsame z tym, co przeczytaliśmy wcześniej. Te wszystkie moje zaznaczenia, jak wiecie, staram się cały czas, żeby dotyczyły kwestii konkretnych. To znaczy polityczny bełkot wycinam, natomiast zaznaczam rzeczy, które są związane z pewnymi konkretami. Ośmielę się stwierdzić, że tych jest najwięcej. Zacznijmy może od szkół, a później przejdziemy do nauki. Po pierwsze, to samo, co się pojawiało w Trzeciej Drodze i w Koalicji Obywatelskiej. To znaczy, zamiast wkuwania na pamięć, mają być umiejętności kształtowane krytycznego, twórczego myślenia oraz pracy grupowej. Praca grupowa to jest to samo, co będzie w przypadku pracy projektowej. Pamiętajmy, że obecna praca grupowa to jest patologia. Tak nie wygląda praca grupowa. Ma być wprowadzona edukacja obywatelska obejmująca elementy wiedzy o rynku pracy i prawach pracowniczych. Domyślam się, że można byłoby to realizować w ramach czegoś, co kiedyś nazywało się wiedzą o społeczeństwie. Obecnie jest realizowane wszędzie praktycznie w tym także w Hicie można byłoby przemyśleć, w jaki sposób byłoby to tutaj wdrożone, ale brakuje mi konkretnych szczegółów. Edukacja zdrowotna, w tym wiedza o seksualności, zdrowiu psychicznym i zdrowym trybie życia. Zdrowy tryb życia i wiedza o seksualności oraz profilaktyce chorób zakaźnych pojawia się jako pierwsza w postulatach. Żadna inna partia nie zwróciła uwagi jak dotąd na to, że jest problem z nauczaniem o seksualności w Polsce. I to problem dramatyczny, to znaczy ludzie czerpią wiedzę na temat swojej własnej seksualności z rozmów rówieśniczych i z pornografii. Natomiast kompletnie, czyli wiecie, no, ze sfery artystycznej i sfery społecznej, natomiast nie czerpią jej kompletnie z wiedzy medycznej, tak, sprawdzonej, zweryfikowanej. We wszystkich cywilizowanych krajach tymczasem świata jest zgoła inaczej i dzięki temu można zapanować nad różnego rodzaju społecznymi patologiami, nad którymi w Polsce no nie do końca panujemy. Zdrowy tryb życia, to samo, bardzo kluczowa kwestia, która jest pomijana przez wszystkich, mówiących cały czas w ramach swojej stałej mantry o sporcie. Sport nie jest tożsamy ze zdrowym trybem życia. Jeszcze raz to podkreślę. Zdrowy tryb życia to jest także nauka o zdrowym odżywianiu, także nauka o tym, w jaki sposób poznawać własne ciało, poznawać jego potrzeby i wsłuchiwać się w swoje potrzeby, czego się nie da zrobić, moi drodzy, jak ma się 10 minut na posiłek w szkole. Więc mam nadzieję, że za tym postulatem lewicy również idzie to, żeby ten czas na zdrowy tryb życia był realizowany w ramach szkoły. Znaczy zamiast jednego durnego przedmiotu, godzina przerwy dla wszystkich w ciągu dnia, że można było spokojnie wspólnie zjeść, tak? Razem z nauczycielami, żeby także dochodziło do tego, co jest w zdrowych krajach realizowana, mianowicie niwelowania barier między środowiskiem nauczycielskim i środowiskiem uczniów.
Następnie ma być edukacja klimatyczna, tu znowu uważam, że jest, i podstaw cyberbezpieczeństwa. To jest pierwszy raz, kiedy czytam o podstawach cyberbezpieczeństwa, biorąc pod uwagę fakt, że przeciętny człowiek, którego pytam, czy ma klucz bezpieczeństwa i menadżer haseł, odpowiada nie, mimo że jest młodszy ode mnie o 10 lat i powinien to absolutnie mieć i zdawać sobie sprawę z tych pryncypiów. To uważam, że to jest bezwzględnie konieczne i dziwię się, że dopiero ta partia o tym wspomina. Nawiasem mówiąc, ciekawy jestem, możecie napisać w komentarzach, ile spośród was ma kluczyk bezpieczeństwa, na przykład taki Yubico. To jest taki kluczyk USB, który wciskacie sobie do slotu USB, przytykacie palcem i dzięki temu macie gwarancję tego, że tylko wy macie dostęp do na przykład menadżera haseł, w którym to menadżerze haseł macie wszystkie hasła do wszystkich swoich profili. Błagam, niech nie będzie tak, że tylko mniejszość z was to ma. Postaram się zrobić film na ten temat, ale jeśli nie wiecie nic o tym, odsyłam was do Niebezpiecznika. To jest znakomity serwis, w którym dużo na ten temat przeczytacie od specjalistów właśnie w zakresie cyberbezpieczeństwa. No i wreszcie, deczarnkizacja, tak? To znaczy to samo, co w przypadku, mam wrażenie, najbardziej trzeciej drogi oraz Platformy. Słyszymy tutaj o tym, że trzeba cofnąć te rozwiązania, które były wprowadzone za czasów kadencji partii rządzącej. Wolność od indoktrynacji, podstawy programowe współtworzone i zatwierdzane przez zespoły specjalistów wskazanych przez oświatowe związki zawodowe i uczelnie publiczne. Więc mamy propozycję, która nie jest związana z powołaniem nowej instytucji nadzoru, do której nie wiadomo, kto będzie rekrutowany, tylko konkretnie szkoły wyższe oraz związki zawodowe nauczycieli mają kontrolować to. Podoba mi się ten postulat, rozszerzyłbym to również o reprezentację w postaci samorządu uczniowskiego oraz wszystkich zainteresowanych osób, które mają ku temu jakieś kwalifikacje, bo ktoś może na przykład być świetnym edukatorem, na przykład Tomasz Rożek na YouTubie albo Dawid Myśliwiec i mieć różnego rodzaju pomysły dotyczące tego, jak to dobrze realizować. Nie widzę powodu, dla którego nie należałoby wtedy zaprosić ich do dialogu i dyskusji, bo pamiętajmy, że nauka dzieje się już nie tylko na uczelniach. Wreszcie, w szkołach ponadpodstawowych zajęcia dodatkowe mają być dodatkowo opiniowane przez samorząd szkolny. To jest dosłownie pierwszy raz, kiedy ktokolwiek upodmiotawia uczniów spośród polityków i daje władzę konkretną samorządowi. Wreszcie byśmy skończyli wtedy z tym, że samorząd szkolny jest fikcją w postaci takiej, że przewodniczący szkolny to jest ten, kto decyduje o tym, kto będzie nosił kredę, a dyżurny jest tym, który nosi kredę. I na tym polega koniec roli samorządu szkolnego. No i oczywiście jest ta zabawa w wybory, wiecie, zabawa, bo z nich nic nie wynika. I potem ludzie, którzy doświadczają takiej satyry z demokracji, nagle w wieku 18 lat mają się przełączyć i traktować demokrację poważnie. Dobre, nie? Szkoda tylko, że politycy nie zdają sobie z tego sprawy, że jest właśnie takie bezpośrednie przełożenie. Dobrze więc, że wreszcie mówimy o upodmiotowieniu i daniu konkretnych narzędzi władzy wykonawczej do samorządu uczniowskiego. Być może wtedy nagle okazałoby się, że wybory do samorządu uczniowskiego wiązałyby się nie tylko z pewnym prestiżem, ale także z odpowiedzialnością, bo jak pamiętamy zdanie słynnego wuja pewnego człowieka pająka, z wielką władzą wiąże się wielka odpowiedzialność. Wreszcie ma być powołany Rzecznik Praw Uczniowskich. Kolejny aspekt upodmiotowienia uczniów, którym nie czytałem wcześniej. Ma koordynować ochronę interesów uczniów i uczennic. Ministerstwo Edukacji ma określić minimalne wymagania dotyczące procedur występowania w sytuacji przemocy i agresji w szkole. Zapewniony ma być dostęp do szkoleń antydyskryminacyjnych i antyprzemocowych dla nauczycieli i dla uczniów. Mówimy o mobbingu szkolnym, mówimy o mobbingu pionowym i poziomym, o molestowaniu seksualnym także i molestowaniu w ogólności. Umożliwienie szybkiego, anonimowego zgłaszania przypadku przemocy w szkole przy pomocy aplikacji mobilnej, rządowej, a więc nie żadnego prywatnego rozwiązania. Genialny postulat. Pierwszy raz, szczerze wam mówię to w tym momencie, od 20 kilku lat, jak śledzę postulaty polskich polityków dla edukacji, czy tam, żeby ktokolwiek zauważył problem przemocy szkolnej w postaci mobbingu albo w postaci przemocy rówieśniczej i nie mówił o tym, że rozwiązaniem jest zamordyzm, wprowadzenie mundurków, tak jak Giertych tego chciał, i jeszcze najlepiej kar cielesnych, jakby chcieli inni politycy, na szczęście już odchodzący na polityczną emeryturę, ale pamiętamy im to dobrze, tylko w postaci konkretnych rozwiązań pomocowych, wspierających ze strony państwa. Wreszcie, jeżeli chodzi o Rzecznika Praw Ucznia,
ja byłem przekonany, że coś takiego istnieje. Dużo ludzi mówi, ale jest Rzecznik Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka ma bardzo dużo do roboty, ponieważ przede wszystkim zajmuje się sytuacjami na styku rodzice-dzieci. I tam powinna być jego rola realizowana. Natomiast jeżeli chodzi o uczniów, to jest troszeczkę inna sytuacja. Innego rodzaju mediacja jest potrzebna i przede wszystkim innego rodzaju kompetencje. To samo dotyczy Rzecznika Praw Studentów. Na wielu uczelniach w tym momencie w Polsce są rzecznicy praw studenta i studenci mogą do rzeczników praw studenta odwoływać się wtedy, kiedy widzą, że ich prawa są na uczelni łamane, a to są przypadki notoryczne. W szkołach jest tego tak dużo, że grupa Umarłe Statuty, o której wam wiele razy już mówiłem na Facebooku i do której odsyłam wszystkich, którzy są zainteresowani wszelkiego rodzaju nadużyciami, ma w tym momencie 50 tysięcy członków. Również pod tym filmem wam ją podlinkuję. To nie jest rzecz przypadku, ponownie. Nie ma w tym momencie przestrzeni do tego, żeby mówić o patologiach i zgłaszać je, więc dobrze, że są tego rodzaju postulaty formułowane, no i świetnie, że ktoś mówi o aplikacji mobilnej, bo wiadomo, że nikomu się nie chce zadzwonić albo nie pisać podania. To, że można to zrobić, to nie oznacza, że ktokolwiek to zrobi, zwłaszcza jeżeli będzie w jakikolwiek sposób zastraszany. A możliwość zrobienia tego za pośrednictwem apki, czy dołączenia zdjęć, czy nagrań, znakomity pomysł. Wsparcie dobrostanu dzieci i młodzieży nie ogranicza się tutaj w tym programie tak tylko do tego rodzaju rozwiązań technologicznych, nazwijmy to, ale dotyczy również wsparcia psychologicznego bezpłatnego dostępu do długofalowej opieki psychologicznej, czyli nie mówimy w tym momencie o wprowadzeniu psychologa i pedagoga do szkół, co mówią praktycznie wszystkie partie polityczne zauważające problemy psychiczne u młodzieży uczącej się i przede wszystkim wzrost przypadków depresji i innych, o wiele bardziej poważnych chorób. No nie, tutaj mamy konkretne rozwiązanie w postaci długofalowej pomocy psychologicznej, mam nadzieję, że także poza terenem szkoły. Podoba mi się również to, że w kształceniu przyszłej kadry pedagogicznej i doskonaleniu zawodowym nauczycieli ma być położony większy nacisk na naukę rozpoznawania tego rodzaju przypadków i wspierania uczniów potrzebujących pomocy. Mogę powiedzieć, jako człowiek, kto kończył specjalność nauczycielską i uczył się 5 lat, z czego miał 2 lata praktyk zawodowych, konkretnych, w 3 typach szkół, była to wtedy podstawówka, gimnazjum, liceum, w ogóle nie byliśmy przystosowani do rozwiązania jakichkolwiek problemów uczniów, a przypominam, że kończyłem uczelnię, która jest wiodąca w kraju, czyli Uniwersytet Jagielloński. Jeżeli na takiej uczelni nie kładzie się nacisku na to, to gdzie kładzie się? Na jakich uczelniach? No, oczywisty wniosek jest taki, że na niewielu. I problem polega na tym, że wskutek tego mamy nauczycieli, którzy są nieempatyczni, którzy nie umieją wspierać uczniów, a bardzo często nawet jeżeli im nie brakuje empatii i woli, to brakuje im narzędzi konkretnych i umiejętności poradzenia sobie z sytuacją. Na przykład przychodzi do ciebie 15-latek i mówi, że chce sobie odebrać życie, co robisz? To nie jest coś, na co przygotowują was studia. Do tego musicie mieć konkretne przygotowanie. Znowu, pierwsza to partia polityczna, która zauważa ten problem, a to jest problem, który dotknął mnie osobiście. Miałem tego rodzaju przypadki i musiałem sam nauczyć się, sam zainwestować w różnego rodzaju kursy, sam się dokształcić, żeby wiedzieć przynajmniej, co powiedzieć wtedy, bo to nie jest takie proste. Szkoła równych szans jest postulatem lewicowym typowo, tutaj nikt nie jest zdziwiony za bardzo. Ale rozpoczyna się od fali odejść uczniów do szkół niepublicznych. Ja dorzuciłbym do tego także falę odejść do edukacji domowej, której sprzyjam absolutnie, bo uważam, że edukację domową za znakomite rozwiązanie w polskim systemie oświaty, osobliwie najlepsze, ale również mamy falę odejść do szkolnictwa prywatnego. A ja jestem gorącym przeciwnikiem prywatyzacji oświaty. Oświata prywatna powinna być pewną alternatywą wobec oćmiaty publicznej, pokazywać drogę oświecenia, pokazywać różnego rodzaju rozwiązania, ale absolutnie nie powinna dominować. To mi się podoba natomiast, i to bezdyskusyjnie, to bezpłatne podręczniki dla wszystkich uczniów, w tym także szkołach średnich, oraz czytnik e-booków z abonamentem na książki czasopisma. Widzicie już różnicę między tym postulatem a postulatem PiSu? Partia rządząca mówi, dostaniemy ludzie dostaną laptopy. Tyle. A tutaj mówimy o infrastrukturze, która ma temu towarzyszyć. Jeżeli ma być czytnik, czytnik jest sensowniejszym rozwiązaniem niż laptop. Czytnik przetrwa 12 lat, mój Kindle ma 13 rok w tym momencie, zaczyna i nic się z nim nie dzieje. Czytnik, co więcej, jest zdrowy dla oczu, ponieważ ma podświetlenie nie w postaci backlightu, który wali nam lumenami prosto w źrenice, tylko podświetlenie jest boczne. Mamy do czynienia z technologią e-ink, która nie męczy wzroku, jest tania,
związku z powyższym też wydatki na to rozwiązanie są o wiele mniejsze. No i wreszcie bezpłatne podręczniki mają wtedy sens, to znaczy macie czytnik, macie podręcznik, na czytniku możecie sobie zaznaczać ważne rzeczy, notować automatycznie, dostajecie konkretne narzędzie, które wystarczy na lata, będzie wam służyć, to są narzędzia też, które naprawdę bardzo jest ciężko zniszczyć, laptop wystarczy upuścić i jest od razu problem. No, czytnikiem możecie rzucać i nie będzie problemu. Znaczy, nie doradzam rzucania czytnikiem, ale wiecie, o co chodzi. O wiele trwalsze narzędzie i o wiele sensowniejszy postulat, zwłaszcza jeżeli towarzyszy mu również obietnica rozszerzenia bazy bezpłatnych materiałów edukacyjnych dostępnych online, która jest bardzo potrzebna w czasach, w których przeciętny film na YouTubie możemy zrobić nawet edukacyjnym, ale jak przestrzegał swoją drogą jeden z YouTuberów edukacyjnych, podlinkuję wam też ten materiał w opisie, bardzo często się pojawiają materiały na YouTubie, które... No są po prostu wygenerowane przez sztuczną inteligencję i macie pokaz slajdów i narrację. Jedno i drugie jest tworzone przez AI i jedno i drugie nie jest zweryfikowane w żaden sposób, jest bardzo clickbaitowe i w ogóle przypomina programy w stylu starożytni kosmici. Jak odróżnić takie materiały edukacyjne od wartościowych? Jest to coraz cięższe, dlatego też baza materiałów, która będzie rządowa, która będzie dostępna na stronach ministerstwa, po to jest Ministerstwo Edukacji, żeby takie rzeczy były dostępne dla wszystkich za darmo, nie tylko dla uczniów, ale także dla obywateli, którzy chcą się podszkolić, żeby na przykład nie pisać bzdur na temat szczepionek pod filmami na YouTubie. Haha, wciąż pamiętam te komentarze pod moim odcinkiem o COVID-zie. To jest ważne, tak? To może robić rząd i to jest odpowiedzialność rządowa. Jeżeli ludzie giną w wyniku tego, że nie umieją się zastosować do podstawowych wytycznych, o których mówią naukowcy od dziesiątek lat, to jest odpowiedzialność rządu, który nie zapewnił dostępu do badań naukowych i nie stworzył infrastruktury sprzyjającej ich popularyzacji. Kolejny postulat oczywiście może wprowadzić pewne kontrowersje, to znaczy świecka szkoła i wyprowadzenie religii ze szkół, więc zanim do niego, bo chciałbym poświęcić mu raz, że osobny odcinek, ale także parę zdań, to powtórzę się znowu, jeżeli chodzi o to, co chyba każda partia proponuje, wyjąwszy w tym wypadku Konfederację, mianowicie pełnowartościowy obiad z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych dla każdego ucznia. Znowu brakuje mi tutaj postulatu, żeby ten obiad nie był szamu-szamu w ciągu 5 minut, ale bardzo podoba mi się zaznaczenie, że chodzi tutaj o indywidualne potrzeby żywieniowe, więc nie ma tej urawniłowki, która pojawia się w programach innych partii. Kształcenie zawodowe przyszłości to jest coś, co złudnie podobne jest do tego, co proponuje Trzecia Droga. Chodzi o tutaj jednak dowartościowanie szkół branżowych i techników. Postulat, który też się pojawił w PiSie. Ale w ramach uaktualnienia podręczników, zapewnienia sprzętu, narzędzi, maszyn, oprogramowania odpowiadających współczesnym potrzebom. Więc chodzi tutaj o inwestycje infrastrukturalne w szkolnictwo zawodowe. Nie zatem wprowadzanie tej rządowej ułudy w postaci instytucji, która ma konsolidować 120 szkół zawodowych, tylko konkret. Tak? No niestety, tutaj potrzeba pieniędzy. Jeżeli chcemy robić porządne szkolnictwo zawodowe, to musimy mieć na przykład, nie wiem, w szkole z fryzjerstwa, nazwijmy to, znakomicie wyposażone fotele, na których będzie można ćwiczyć sztukę fryzjerską. Prosty przykład. Jeżeli chcemy mieć szkołę gastronomiczną, musimy mieć znakomicie wyposażoną kuchnię, co nieprawdopodobnie dużo kosztuje, jeżeli chodzi o efekt skali w całym kraju i wymaga nakładów finansowych, więc dobrze wreszcie, że ktoś o tym mówi, bo to są nakłady finansowe, których by prywatna szkoła ponieść tak chętnie nie chciała, jeżeli oczywiście nie miałaby gwarancji pokrycia ich następnie wstecznie z wysokiego, bardzo czesnego. Oprócz tego dowartościowania szkół zawodowych i techników, Lewica obiecuje również to, co w moim przekonaniu jest chyba jednym z najistotniejszych postulatów tutaj, czyli wynagrodzenie w ramach praktyk zawodowych i współpraca szkół branżowych ze związkami zawodowymi. Dlaczego zawiesiłem głos na tym? Ponieważ jest to pierwszy raz w życiu, kiedy usłyszałem postulat polityczny dotyczący wynagrodzenia za praktyki zawodowe. To jest kość i sól w oku zarazem studentów wszystkich i kość w gardle. Kość w oku byłaby jeszcze bardziej nieprzyjemna wszelako, ponieważ studenci nie dostają pieniędzy za praktyki zawodowe. Co więcej, bardzo dużo ludzi uważa, że nie powinni. To jest absolutnym skandalem. Studenci często realizują praktyki zawodowe na uczelniach, wyręczając w różnych obowiązkach naukowców i nie dostają za to wynagrodzenia. To jest moment, w którym ma wkroczyć prawo i powiedzieć, wedle polskiego prawa ma być wynagrodzenie za praktyki, koniec dyskusji. I zauważcie, że nie trzeba tworzyć komisji do spraw ewaluacji praktyk, tylko wystarczy zaprowadzić tego rodzaju rozwiązanie prawne, które uniemożliwi brak odpłatności za praktyki i postawi większą odpowiedzialność na wszystkich tych, którzy praktyki nadzorują i realizują w ramach
nie tylko szkół, ale także właśnie szkół prywatnych, wszelakiego rodzaju centrów szkoleniowych, oświatowych itd., itd. Współpraca z związkami zawodowymi też jest istotna, to o uzwiązkowieniu mówi się bardzo dużo teraz w branży projektowania gier wideo, to znaczy no, te nadużycia, do których dochodzi, no nie są spotykane w innych zawodach, które są reprezentowane przez związki zawodowe, no nie pozwalające na przykład na to, żeby było nieodpłatne kilkaset godzin nad godzin. Do czego dochodzi na porządku dziennym w game devie, do którego przecież kierujemy tak chętnie wszystkich uczniów i studentów, zapominając być może o tym szczególe. No i ten nieszczęsny postulat wyprowadzenia religii ze szkół, tak? Dzięki zwolnieniu sali, odciążeniu planów lekcji będzie można zrezygnować z systemu zmianowego i zaoszczędzone środki będą przekierowane na zajęcia wspomagające dla uczniów ze szczególnymi potrzebami. Chcę zrobić o religii specjalny odcinek i on się naprawdę już bardzo zbliża. Bardzo możliwe, że będzie w tym miesiącu, w którym się ukazuje ten. Więc powiem tylko jedną rzecz. Nauka to nie jest religia. Więc jeżeli mamy coś takiego jak religię w szkole, to albo realizujemy to na zasadzie religioznawstwa i podpinamy to pod filozofię, bo tam jest miejsce religioznawstwa, albo umawiamy się, że w takim razie będziemy mogli mówić równie dobrze o religii w uniwersum Warhammera 40 tysięcy, gdzie, przypominam swoją drogą, ona została zdelegalizowana przez imperatora. Natomiast miejsce religii jako takiej jest w świątyniach. Miejsce kultu i praktyk religijnych jest w świątyniach różnych wyznań. I w salkach katechetycznych, które tam są. I absolutnie nikt nie powinien w państwie ingerować to, w jaki sposób związki wyznaniowe sobie to organizują. Natomiast w szkolnictwie nie ma miejsca na religię. Bardzo mi przykro, jeżeli ktoś uważa inaczej, ale nie da się dyskutować z faktem, że nie mamy możliwości empirycznego sprawdzenia i dowiedzenia dogmatów religijnych. To jest jedna kwestia. I druga kwestia, która też jest związana z problemami naukowymi. Bardzo dużo ludzi myśli dogmatycznie, nie tylko w obszarze religijnym. W związku z powyższym uczenie na wczesnym etapie myślenia dogmatycznego, że autorytet coś mówi i my się z tym zgadzamy, to jest bardzo niebezpieczna ścieżka. Właśnie dlatego ludzie nie polemizują z nauczycielami, z dyrektorami, z menadżerami, z ministrami, z politykami, z ludźmi utytułowanymi naukowo, bo się boją tego, że ten pomazaniec Boży spuści na nich gniew za szkalowanie jego autorytetu proroka. Nie jest to szczególnie dobra sytuacja w szkolnictwie, dlatego też postulat wyprowadzenia religii ze szkół, przynajmniej od strony takiej chłodnej, naukowej, absolutnie nic nie zmieni. Ci, którzy będą chcieli kontynuować naukę religii, mogą to robić w salach katechetycznych. Ci, którzy są religijni, mogą, nikt nie zakazuje im praktyk religijnych. Jedyne co, to otwieramy wtedy się na ludzi, którzy no na przykład są innych wyznań niż katolickie, chociażby prawosławnych, czy jakichkolwiek innych, którzy mogą po prostu realizować sobie swoje praktyki religijne we własnym zakresie. Więc to jest postulat, który budzi bardzo dużo kontrowersji, a tymczasem jest bardzo prosty. No ale tutaj tylko wybrzmiał w bardzo wyrazisty sposób, dlatego poczułem się zobowiązany to także zaadresować. Podoba mi się natomiast, i myślę, że się pod tym już każdy podpisze, postulat bezpiecznych przejazdów dla uczniów i bezpłatnych przede wszystkim. Komunikacją lokalną dla wszystkich uczniów, bez wyjątku. W czasie ferii zimowych i wakacji uczniowie będą mogli także korzystać z bezpłatnych przejazdów transportem publicznym w całej Polsce. Bardzo mi się ten pomysł podoba, on swoją drogą ma też związek z innymi postulatami lewicy dotyczącymi transportu i ujednoliceniem cel biletów itd. Odsyłam wam do tego programu. Nie mam na to czasu, żeby to zaadresować. Smuci mnie tylko, że tutaj nie zostali również włączeni w to studenci, ponieważ sytuacja materialna studentów jest katastrofalna w Polsce i bezpłatne przejazdy nie uszczupliłyby przesadnie budżetu samorządowego właśnie dla tych grup. Przynajmniej do 26 roku życia niech ludzie mają możliwość jeżdżenia, zwłaszcza że część uczelni do tego zmusza. Chyba już po długości tego segmentu poświęconego tylko szkołom w programie samej Lewicy widzicie, jaka jest dysproporcja między szczegółowością tego programu i konkretnymi rozwiązaniami, jakie są zaprowadzane, a tymi, które zostały omówione wcześniej, a ja jeszcze nie skończyłem, ponieważ mamy także naukę i szkolnictwo wyższe. W ramach stabilnego finansowania nauki ma być podniesienie nakładów na rozwój i badania do poziomu 3% PKB. Rekordziści proponowali 2%, no gardło sobie podrzynam Dibbler, niesamowite. To było odniesienie do Pratchetta, bardzo wam polecam tego Pratchetta. A 3% to już jest pewien konkret. Byłaby największa podwyżka nakładów na naukę w ogóle w historii od roku 89, więc bardzo, bardzo sprzyjam temu. Na naukę nigdy dość wydawania. I pamiętajcie, że chodzi tutaj nie o subwencję oświatową, tylko wydatki na naukę i rozwój. W Polsce na przykład przyznaje się rekordowo niewiele grantów. Procent sukcesu w Narodowym Centrum Nauki opiewa na 20%.
czasem 18 i 12 w różnych programach grantowych. To oznacza, że szansa wygrania postaci pięciogwiazdkowej w Genshin Impact lub podobnej hazardowej grze mobilnej jest wyższa niż otrzymania grantu naukowego w oparciu o dobrze przygotowany wniosek. Bo samo NCN mówi, że nie ma pieniędzy dla dobrze ocenionych wniosków, więc nie mówcie mi nawet, że to są wnioski niemerytoryczne. One są bardzo merytorycznie przygotowane, ale nie ma ich kto finansować, więc podniesienie tego rodzaju wydatków bardzo słuszne. Tak samo przeniesienie nacisku z grantowego i konkursowego systemu, pod czym się podpisuje w pełni. Pamiętajmy, że o tym mówił także PiS w swoim programie, ale mówił o tym w bardzo ograniczony sposób. Chodziło konkretnie o sytuację zniesienia punkcików za granty. Tutaj mówimy o przeniesieniu całego nacisku z grantowego systemu na rzecz wyższego finansowania działalności statutowej, czyli uczelnia dostaje pieniądze na działalność statutową i wtedy, jeżeli ktoś potrzebuje laptopa, to nie rozpisuje się grantu, a jeżeli ktoś potrzebuje pompy cieplnej do maszyny wytrzymałościowej, nie rozpisuje się grantu, tylko uczelnia to kupuje ze środków własnych, tak jak jest na całym świecie. Gwarancja stałego finansowania jednostek naukowych wreszcie będzie pozwalała planować długosiężne badania, które, przypominam, mogą nie wyjść, a granty mogą stanowić uzupełnienie finansowania. To jest coś, czego się domaga całe środowisko naukowe, praktycznie od rządów Barbary Kudryckiej za PO w górę. Wreszcie, wprowadzenie publicznego dostępu do wyników badań finansowanych ze środków publicznych. Obecna sytuacja jest taka, że płacicie dwa razy, to znaczy płacicie za naukę, następnie naukowiec realizuje badania z waszych podatków, publikuje je, po czym macie możliwość kupienia tych badań naukowych za $120 sztuka. Jeden artykuł naukowy. Średnio. Tyle kosztuje dostęp do jednego artykułu naukowego. Jeżeli chcecie zrobić przekrojowe research, na przykład tego, nad czym pracuje jakaś dziedzina naukowa w Polsce, to musielibyście wydać setki, a niekiedy i tysiące dolarów, a czasem i dziesiątki tysięcy dolarów, żeby takie badanie przeprowadzić. I dużo instytucji publicznych to musi robić. To muszą robić uniwersytety, to muszą robić instytucje kulturalne, to muszą robić redakcje czasopism. Więc płacimy dwa razy. To jest chyba jedyny taki przypadek w ekonomii, kiedy płacimy za produkt dwa razy i nikt nie zauważa problemu. Tymczasem wyniki badań naukowych powinny być powszechnie dostępne. Tak samo jak statystyki wszelkiego rodzaju robione przez instytucje publiczne są dostępne dla dziennikarzy, chociaż nie wszystkich agencji, i czasem właśnie dzieje się to odpłatnie i to jest problematyczne, tak badania naukowe absolutnie muszą być dostępne. To się nazywa open access fachowo i nie open access, który jest prywatny, bo za prywatny open access, czyli tak zwany gold open access, bardzo często naukowiec musi zapłacić 2-3 tysiące dolarów za opublikowanie artykułu. Czyli nie, że dostaje honorarium za opublikowanie artykułu, ale płaci z grantu lub własnych pieniędzy 2000 lub 4000 dolarów średnio, żeby artykuł był opublikowany i był dostępny publicznie. Takie są konsekwencje prywatyzacji nauki, nawiasem mówiąc. Kolejny aspekt proponowany przez lewicę to kobiety na katedry i tutaj od razu zaznaczam, chodzi o oczywiście bardzo kontrowersyjny dla wielu parytet płci w szkołach doktorskich, we władzach uczelni i jednostek. Kontrowersyjny dlatego, że ludzie sobie wyobrażają, że nie będzie wtedy chodziło o kompetencje. No bardzo mi przykro, ale to jest świadomość kompletnie innego stanu rzeczy niż tego, który występuje na większości polskich uczelni i innych środowisk zamkniętych. Jak się robi na przykład wage gap w sytuacji, gdy jest to zakazane prawnie? Nie można płacić inaczej kobietom i mężczyznom. No tak, macie pensję. 4000 dla doktora, 4000 dla doktorki. No tylko, że równocześnie doktor dostaje płatne recenzje, dostaje synekury w różnych gremiach naukowych. Wierzcie mi, że żeby być w tych gremiach nie trzeba mieć żadnych kompetencji, tak nawiasem mówiąc, to są po prostu kolejne obowiązki administracyjne, których bardzo często ci ludzie nie chcą, żeby było śmiesznie, ale ktoś to musi realizować i najczęściej są wybierani mężczyźni. Następnie to samo dotyczy kadr kierowniczych, wybory dziekańskie i tak dalej. To nie są wybory powszechne, to nie jest tak, że cała społeczność akademicka sobie wybiera. Wtedy byłoby to troszeczkę inaczej, zresztą widać to po listach do Sejmu chociażby, tylko to są bardzo ograniczone wybory i część osób tylko będzie w tym uczestniczyła. No i nagle się okazuje, że jest szklany sufit płacowy, to znaczy tak, de lege jest tak, że nie można płacić inaczej, ale de facto płaci się inaczej, bo de facto to właśnie faceci głównie sprawują władzę na przykład na uczelniach i w innych środowiskach zamkniętych, ale nie zawsze. Bo parytet, moi drodzy, działa w dwie strony. Tylko patriarchalny styl myślenia polskiego sprawia, że zawsze jak słyszymy parytet, myślimy parytet dla kobiet. Tak się składa, że ja kończyłem uczelnię,
a ściślej mówiąc wydział, który jest bardzo sfeminizowany, powiedziałbym skrajnie sfeminizowany. Na moim roku było Boże 7 chłopa na 300 osób. I tyleż samo później, jeżeli chodzi o proporcje, było w kadrach kierowniczych, to znaczy głównie to były kobiety. I co, tutaj parytet nie będzie działał w takim razie, tak? A nie jest tak, że bardzo często w szkołach były to nauczycielki, jeżeli przychodził nauczyciel, to od razu mieliśmy takie, jak facet jest nauczycielem, to w ogóle dlaczego tak myśleliśmy? Dlatego, że było ich mało, dlatego, że ten zawód jest sfeminizowany, że nie ma w nim parytetu. To działa, moi drodzy, w dwie strony. Więc wprowadzenie pewnych minimów odgórne, żeby zapobiegać tej sytuacji teraz, jest słuszne. Osobną kwestią jest to, czy ten parytet należałoby utrzymać i czy rzeczywiście narzucać go odgórnie. W tym momencie uważam, że trzeba to narzucić odgórnie, z tego prostego względu, że mamy do czynienia z sytuacją patologiczną w wielu sferach. Natomiast, jeżeli ta sytuacja się unormuje, to absurdem jest wymaganie od tego, żeby za każdym razem było to 50%, bo nie zawsze to jest możliwe w różnych dyscyplinach. Może się zdarzyć tak, że jest dyscyplina naukowa, której fizycznie nie będzie odpowiedniej liczby przedstawicieli płci męskiej lub żeńskiej. No to będzie po prostu nierealne. No, ciężko byłoby na przykład znaleźć tak dużo męskich kandydatów na polonistykę w ciągu roku. Ale w momencie, w którym uczelnia no po prostu nie mogłaby wziąć większej liczby studentek, to wbrew pozorom byłoby to bardzo praktyczne, z tego prostego powodu, że w Polsce studiuje za dużo ludzi. I mniej osób będzie studiowało, tym lepiej dla wszystkich. Dlatego też wprowadzanie tego rodzaju parytetów ma pewnego rodzaju sens. Nie jestem natomiast w 100% przekonany do tego rozwiązania. Pokazałem wam tylko argumentację, która być może jest inna od tej, do której jesteście zazwyczaj przyzwyczajeni. Co natomiast myślę, że nie będzie już absolutnie żadnych kontrowersji wzbudzać, a przynajmniej mam taką ogromną nadzieję, ma być poprawiona instytucjonalna ochrona przed molestowaniem seksualnym i dyskryminacją ze względu na płeć. Każdy student i każda studentka, każda osoba studencka powie wam, że to jest norma, że tego rodzaju praktyki się na uczelniach zdarzają i one dotyczą absolutnie wszystkich. W przypadku facetów nawet jest ten problem, że ta zgłaszalność jest chyba najniższa z tego względu, że wychowuje się niestety w Polsce facetów do tolerowania różnych przejawów molestowania ze strony kobiet. Co absolutnie nie jest i nie powinno być tolerowane i no znowu wracamy tutaj do edukacji seksualnej, a w zasadzie jej uwiądu w Polsce. Stypendium 1000 zł dla każdego studenta. Rozwiązanie potencjalnych patologii związanych ze stypendiami socjalnymi, bo oto propozycja jest taka, żeby osoby do 26 roku życia kontynuujące edukację były objęte powszechnym programem stypendialnym. 1000 zł miesięcznie dla każdej osoby na studiach. Oczywiście ta kwota jest śmieszna, to znaczy trzeba byłoby mówić o kwotach wyższych zdecydowanie. Sensowne stypendium kształtowałyby się na poziomie 1500-2000 w dużych miastach, a nie oszukujmy się, w takich są głównie uczelnie. I dopiero później można by myśleć o tym, żeby stypendia naukowe faktycznie były dla tych, którzy są absolutnie już najlepsi, i wtedy się robi z tego taka kwota, która faktycznie zachęca ludzi do tego, żeby poświęcić się nauce, jeżeli tego bardzo potrzebują. Rozwiązana jest tutaj natomiast patologia związana z tym, że dzisiaj, żeby dostać wyższe stypendia, bardzo często trzeba sobie załatwiać różnego rodzaju zaświadczenia lewe. I nigdy nie zapomnę, jak mój kolega na moich studiach wspominał mi, że jest taki zadowolony, bo mu się udało nie tylko załatwić lewe zaświadczenia dotyczące dochodów rodziców, ale także dotyczące pierwszej grupy inwalidzkiej, której nie ma, ale dzięki temu będzie mieć więcej pieniędzy, po czym spojrzał na mnie z pogardą, bo moje stypendium naukowe wynosiło złotych 300. A zatem prowadzenie tego rodzaju stypendium, dobry pomysł, tylko podkreślmy to, dobry pomysł, jeżeli zostanie radykalnie zredukowana liczba uczelni wyższych w Polsce, jest ich, przypominam, 400 ponad, więc musielibyśmy myśleć o 50% przynajmniej redukcji, nie wiem, czy Lewica by się pod tym już podpisała. I druga kwestia, nie mniej istotna, radykalna redukcja liczby studentów i studentek i osób studiujących, ponieważ przy obecnych realiach to byłoby dość duże obciążenie dla budżetu w większości uczelni, a też nie wiadomo, w jaki sposób te pieniądze zostałyby zapewnione, więc należy to dla rzetelności kronikalskiej podkreślić. Podoba mi się także zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, ponieważ jest to pierwsza znowu partia, która o tym mówi i osób uczących się, między innymi przez budowę i modernizację akademików do dobrego standardu. Obecny standard jest na poziomie połowy gwiazdki, tak mniej więcej. No i oczywiście nie zapominajmy, że nie ma Wi-Fi, ponieważ studenci nie mają grać w gry komputerowe. I w ramach programu ma powstać także dodatkowa infrastruktura, stołówki, obiekty sportowe i biblioteki.
No niestety i tutaj się musiało pojawić obiekty sportowe, to najwyraźniej jest plaga, która nie przestanie już nawiedzać naszego szkolnictwa. Myślenia o tym, że potrzebujemy obiektów sportowych, a nie obiektów gimnastycznych. To gimnazjony były tradycyjnie powiązane z kształtowaniem kalokagati, piękna dbałości o ciało i umysł, a nie stadiony. Stadiony były przydatne do czego innego, mianowicie chleba i igrzysk, tak? Biblioteki, wolałbym mediateki, ale jak najbardziej, im więcej bibliotek, tym lepiej. I wreszcie, ostatni postulat lewicy to godna praca na uczelni. Upodmiotowienie przede wszystkim młodej kadry akademickiej przez zwiększenie reprezentacji do osób do 35 roku życia w gremiach decyzyjnych jednostek naukowych, co absolutnym jest ewenementem, nikt czegoś takiego jeszcze nie proponował. Jeżeli chodzi o skokowy wzrost wynagrodzeń, jak zawsze w przypadku wszystkich partii politycznych, to kompletnie pomijam. I oto mamy. Postulaty polityków dotyczące edukacji podzielone między poszczególne partie polityczne kandydujące i mające największe szanse na dostanie się do Sejmu. Starałem się nie transferować tutaj żadnych swoich poglądów, aczkolwiek w przypadku ostatniej partii, to znaczy lewicy, było to szczególnie trudne z uwagi na to, że lewicy udało się obskoczyć w zasadzie wszystkie tematy, które poruszam na tym kanale, a przynajmniej ich przytłaczającą większość. Natomiast pozostałe partie polityczne, no jeśli to robiły, to bilansowały to bardzo często postulatami, które wywodzą się wprost z pruskiego systemu myślenia o edukacji, która ma nadzorować i karać, która ma szeregować uczniów, robić urawniłowkę, zrównywać do określonego jednego poziomu, następnie testować i egzaminować. I wiecie, te różnego rodzaju śmieszne roszady, że zadania domowe do pierwszej klasy, a nie od pierwszej klasy, a przenieśmy zadania domowe do szkół, a odciążmy tornistry. To są śmieszne postulaty w zestawieniu z konkretami, o których powinniśmy rozmawiać. I żeby nie było, lewica może ruszyła 10% tych problemów, które faktycznie są istotne. Ale 10% z problemów, które poruszane są na tym kanale i które faktycznie odpowiadają na potrzeby uczniów, a nie tylko na potrzeby nauczycieli i nie tylko na potrzeby rodziców i nie tylko na potrzeby osób zarządzających, które już mają przywileje i które już się nimi cieszą i które przede wszystkim nie są podmiotem edukacji i podmiotem oceniania. Nad czym ubolewam, to nad brakiem zaadresowania przez praktycznie wszystkie partie polityczne sytuacji studentów. Sytuacji materialnej studentów, ale także sytuacji życiowej studentów, która jest nie do pozazdroszczenia i która będzie się pogarszać w miarę drożyzny mieszkaniowej, w miarę tych problemów związanych z rynkiem lokatorskim w Polsce, no i przede wszystkim również patologii w szkolnictwie wyższym. Więc tutaj by trzeba było wiele, wiele, wiele więcej tych postulatów w obrębie szkolnictwa wyższego poczynić, ale jak zauważyliście zapewne, chyba każda partia szkolnictwu wyższemu poświęca 2-4 może akapity. Co jest przerażające, wziąwszy pod uwagę to, że w Polsce jest 400 uczelni publicznych i żadna z tych partii nie mówi o ich likwidacji czy redukcji. A zatem problemy 400 uczelni, 400 dużych środowisk akademickich są traktowane jako takie do zaadresowania w 2-4 akapitach, co jest smutne. Problemy natomiast edukacji myślę, że w dużym stopniu zostały poruszone, ale właśnie nie w odniesieniu do samych uczniów, tylko w odniesieniu do rodziców i nauczycieli. Z czego należy wyciągać wnioski? Oczywiście rolą tego filmu nie jest mówienie wam, na kogo macie głosować, natomiast raczej pokazanie zakresu, w jakim różne partie polityczne wypowiadają się na temat edukacji. No i teraz mój komentarz do tego wszystkiego jest bardzo prosty. Nie potrzebujemy żadnej z tych partii politycznych, żeby zaprowadzić zmiany w edukacji. Nie potrzebujemy żadnej z tych partii politycznych, żeby przeprowadzić potrzebną reformę. I nie potrzebujemy żadnej zmiany na szczeblu i stanowisku ministerialnym, rządowym, żeby coś takiego było zrealizowane. Potrzebujemy zmiany mentalności nauczycieli i rodziców, a to dzieje się latami i w procesie wzajemnego informowania się o prawach ucznia, o tym, jaka jest ustawa o prawie oświatowym, że wedle ustawy o prawie oświatowym należy wystawiać takie, a nie inne oceny. Przypominam, nie należy wystawiać ocen cząstkowych, należy wystawić ocenę końcoworoczną. W ustawie o prawie oświatowym nie ma narzuconych zadań domowych, nie ma narzuconych limitów godzinowych, maksimów, minimów. Jest swoboda zapewniona nauczycielom. Oczywiście ta swoboda mogłaby być wyższa, ale jeżeli chodzi przynajmniej o tematy poruszane na tym kanale, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że zmiana jest możliwa w tej chwili, od teraz. I ten film był po to, żeby wam pokazać, że czekanie, aż politycy wprowadzą tego rodzaju zmiany,
to jest zrzucanie z siebie odpowiedzialności. Ponieważ żadna partia polityczna nie będzie w stanie wskazać wszystkich problemów do rozwiązania, ponieważ to by wymagało zaprowadzenia totalitarnego, zamordystycznego ustroju z miliardem urzędników i kontrolerów, którzy by na każdym kroku wymagali od nauczycieli realizacji nieprawdopodobnie detalicznie rozpisanego prawa, które by regulowało wszystko i nie dawało w ogóle tego obszaru zaufania do społeczności uczniów, nauczycieli i rodziców, który powinien być pozostawiony. A przypominam, że to właśnie to zaufanie głównie i cholernie dużo pieniędzy kierowanych na oświatę decyduje o tym, że szkolnictwo skandynawskie jest tak konkurencyjne i od lat jest stawiane jako wzorzec postępowania w zakresie modernizacji szkół przez wszystkie partie polityczne, mimo że to szkolnictwo skandynawskie jest dziedzictwem partii lewicowych. To partie prawicowe również pokazują je jako wzorzec. Na tyle się to udało i na tyle sukces ten jest bezdyskusyjny. Więc tkwić musi, moi drodzy, w nim coś więcej niż tylko pieniądze, ponieważ każdy potrafi dorzucić szuflą pieniędzy do jakiegoś projektu, a nie zawsze z tego będzie dobra jakość, no, czego dowodem były chociażby Pierścienice Niedowładu, przepraszam, Rings of Power, najdroższy serial w historii telewizji, który jednak nie był najlepszym serialem w historii telewizji. Więc musi być jeszcze ten drugi element. I w moim przekonaniu jest to otwartość i zaufanie dla nauczycieli, dla uczniów, że będą wiedzieć, co robią i po co tutaj są. Natomiast jeżeli ktoś nie chce korzystać z bezpłatnego i publicznego systemu edukacji, tam są drzwi. Więc to nie oznacza, moi drodzy, że jeżeli będziemy prowadzić otwartą i bezpłatną i równościową edukację, że równocześnie, jeżeli ktoś nie jest w stanie współżyć zgodnie z normami społecznymi, demokratycznymi, to ma dalej z tego korzystać. Prestiż buduje się tym, że człowiek musi wiedzieć, jaka jest wartość tego, co może utracić. No i to tyle. Chciałem się z wami podzielić moim sposobem, jaki mam za każdym razem przed wyborami. Tak, jak widzicie pewnie po długości tego filmu, to jest czasochłonne, to jest problematyczne, ale to mnie interesuje. Co dana partia polityczna mówi o edukacji? Tak się zdarzyło akurat w tym roku, że historycznie jest całkiem sporo partii, które poświęciły w ogóle jakąkolwiek uwagę edukacji, co mnie cieszy, bo najwyraźniej temat trenduje, ale tylko jedna z tych partii zrobiła to w sposób najbardziej wyczerpujący. Szkoda, że wszyscy się nie zdecydowali na to, żeby swoje postulaty w ten sposób opisać. Do następnego.